Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, bardziej świadomym i holistycznym podejściu do życia. Są takie tematy jak weganizm, yoga, motywacja czy medytacja. Moim dzisiejszym gościem będzie dr Asia Podgórska, biochemik, dietetyk. Porozmawiamy o tym, jak połączony jest nasz mózg z jelitami, jak bardzo to, co jemy, ma wpływ na nasz stan zdrowia. Dowiemy się, dlaczego tak ważne jest czasami czuć głód. Porozmawiamy o tym, jak to jest, że ludzie przejadają się i że całe społeczeństwo ma wszystkiego po prostu za dużo. Asia odczaruje nam również dietę ketogeniczną i wyjaśni, na czym ona polega oraz w jakich przypadkach jest ona wskazana. Poruszymy temat życia w zgodzie z rytmem słońca, czyli jedzenia wtedy, kiedy świeci słońce i pozwolenia, aby nasz organizm odpoczął wtedy, kiedy zapada zmrok. Wyjaśnimy, czym jest intermittent fasting, czyli tak zwany post przerywany, o którym teraz jest tak głośno, a to wszystko Asia wytłumaczy nam w bardzo przystępny sposób, ale mimo wszystko odnosząc się do faktów naukowych. Także mam nadzieję, że wytłumaczymy, mówię cały czas w drugiej osobie liczby mnogiej, chociaż to ja zadaję pytania, a Asia nam wszystko wyjaśnia, ale mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam nieco więcej zrozumieć z zakresu dietetyki i podkreśli to, jak bardzo duży wpływ ma nasze pożywienie na to, jak funkcjonuje nasz organizm i jak pracuje nasz mózg. Bardzo ciekawy i treściwy odcinek. Zapraszam. Asiu, cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś aż do Łodzi po to, żebyśmy mogły nagrać naszą rozmowę i też nie mogę się doczekać, aż sama poznam Twoje odpowiedzi na moje pytania, ale chciałabym zacząć od tego, że jesteś doktorem biochemii, jednocześnie dietetykiem i ciekawi mnie, jak te dwie dziedziny w ogóle się łączą. Kurczę, tak w ogóle, żeby zacząć już przedstawić się z tym wykształceniem, to jest dosyć tak różnie w zależności, gdzie występuję, jak się przedstawiam. Generalnie jestem doktorem nauk biologicznych, robiłam doktorat z neurobiologii, ale badałam biochemię mózgów. Więc jakby jestem neurobiologiem, biochemikiem, a studia podyplomowe zrobiłam z dietetyki sportowej. To w sumie taki bardziej był mój konik, bo był okres w moim życiu, teraz troszeczkę jest tego mniej niestety. Kiedy bardzo dużo trenowałam, sport to po prostu było takie moje must have codziennego dnia. Więc poszłam sobie na te studia dietetyki sportowej tak bardziej dla siebie. No i mega zajawkę złapałam w ogóle na dietetykę taką ogólnie już kliniczną i konteksty po prostu żywienia w tym, co się dzieje teraz na świecie i jaki to ma wpływ na funkcjonowanie po prostu całego organizmu. I zaczęłam sobie troszkę w tym grzebać w kontekście neuro, a dieta, w ogóle biochemia, mózgu, a dieta i tego wszystkiego rodzaju kwestie dotyczące po prostu metabolizmu i tego, jak duży wpływ mamy na to wszystko właśnie jedzeniem, no nie? Ale mówi się, że jelita to drugi mózg. Zgadzasz się z tym? W ogóle strasznie to brzmi jak slogan, nie? I ja tak zawsze staram się unikać tych sloganów, ale absolutnie tak. Tak bym powiedziała, że jelita to drugi mózg i jest szereg na to badań i stwierdzeń, ale tak naprawdę można przede wszystkim nawet tak z autopsji, z takiego codziennego podwórka pomyśleć sobie, jak wiele jakby zdarzeń czy takich naszych emocji związanych jest z jedzeniem. Nie wiem, jesteśmy zestresowani, nie jemy. Albo jesteśmy zestresowani dużo, jemy. Bo to mnie zastanawia. Moja mama zawsze mówiła, że są ludzie, którzy zajadają stres i są ludzie, którzy właśnie nie jedzą. Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, z czego to wynika, że właśnie jesteśmy albo tym typem, albo tym drugim? Wiesz co, wydaje mi się tak, nie jestem psychologiem, natomiast tak jak mi się wydaje w ogóle w kontekście tego, jak funkcjonuje mózg, jakie są tam pętle zależności, przede wszystkim jedzenie zawsze jest czymś takim, co sprawia nam przyjemność i od zarania dziejów to było coś, co nas jakby relaksowało, luzowało, to było to takie spełnienie tego punktu, po które człowiek dążył, czyli polował, żeby zjeść, jakby zawsze nas jakby ustępowało to napięcie. I często jest też tak, że jakieś tam po pierwsze atawizmy, czyli to, że nas to luzuje w pewien sposób, po drugie to, co miało miejsce w przeszłości, czyli na przykład, jeżeli nam się takie ciepło domowego ogniska, coś przyjemnego, bezpiecznego kojarzy z tym, że mama dawała nam czekoladę, albo słodką bułkę, albo w domu było zawsze była w domu ciepła zupa, kojarzymy to z czymś bezpiecznym i z takim spokojem, to wtedy rzeczywiście w momencie stresu zajadamy to i jakby rzeczywiście ludzie dzielą się na takich, którzy zajadają. Natomiast z biochemicznego punktu widzenia, taki krótkotrwały stres, na przykład, nie wiem, mam deadline albo mnie coś denerwuje, przeważnie jest tak, że jednak
nie mamy w tym momencie apetytu. Po prostu kortyzol działa tak, że nie odczuwamy, jakby grelina, dno żołądka nie działa też tak, że nie odczuwamy tego apetytu. I to jest przeważnie w takich stanach właśnie, tak jak mówię, krótkotrwałego stresu. Natomiast jeżeli ten przełącznik jest włączony na dłużej, czyli jesteśmy w tym chronicznym, permanentnym stresie, coś jest źle, nie wiem, to często dotyka niestety kobiet, bo tutaj właśnie taka dygresja, że my to jesteśmy po prostu gospodarka hormonalna kobiet i cała ta biochemia to w sekundę możemy się rozregulować, to wtedy rzeczywiście te epizody przejadania są, kiedy my mamy ten stres tak permanentnie włączony. I bardzo wiele rzeczy, tak naprawdę szereg badań wskazuje, że to, co się działo w przeszłości za dzieciaka, za po prostu młodzieńca, że tak powiem, wpływa na to, jak my będziemy zachowywać się w reakcjach stresowych. Czyli czy to jest dla nas takie uosobienie spokoju i czegoś dobrego, czy może być też tak, że na przykład jedzenie nas stresowało, bo ktoś nas do czegoś zmuszał. Natomiast zawsze jest tak i wydaje mi się, no może zawsze to w nauce jest duże słowo, ale taki kontekst przewlekłego stresu, przewlekłej aktywacji nadnerczy i kortyzolu wpływa raczej tak, że wtedy będzie nam się chciało jeść. No tak, ale umówmy się, że w dzisiejszych czasach większość ludzi jest zestresowanych. Mhm. Szczególnie świat zachodu. Jakby żyjemy w ciągłej gonitwie, tak. Wszyscy są pobudzeni i zdenerwowani, czyli powiedziałabyś, że jest tendencja, że ludzie się przejadają? Tak, jest tendencja w ogóle, tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, pamiętasz, chyba na śniadaniu cudownym, pysznym w Poznaniu, tak to było. Że jest tendencja, w moim odczuciu wszystkiego jest takie przerost, przedużo, takie po prostu, wiesz, wszystkiego jest więcej niż było kiedyś i zarówno bodźców, które do nas dochodzą, przez to my nie wiem, staramy się działać na multitaskingu, który jak wiemy kompletnie się nie sprawdza, nie istnieje coś takiego jak multitasking. Możemy robić kilka czynności naraz, ale zawsze to będą czynności, które są w nas wyuczone, czyli to są czynności automatyczne. Owszem, możemy prowadzić auto, sprawdzać coś, nie wiem, szczególnie kobiety, malować jeszcze usta szminką w lustrze, ale to wszystko są czynności wyuczone. Nie istnieje multitasking w takim poczuciu, że będę coś tworzyła, będę pisała maila, jeszcze coś tam wymyślę. Będę szagłowa, tak, nie tak robić. Absolutnie takie coś nie istnieje. I też zaczynamy sobie dopiero to powolutku uświadamiać, że to nie istnieje. I ta ilość bodźców, która do nas dopływa i z social mediów, i z jakichś alertów, z mailów, po prostu wszystko, nawet na ulicy, powoduje, że tego wszystkiego jest za dużo. My sobie z tym nie radzimy i wbrew pozorom przychodzi wieczór, zauważmy też, że w większości ludzie, którzy pracują mocno, bardzo wydajnie, szczególnie w korporacjach, jak nie wiem, spotykam osoby, które mają nadwagę, czy borykają się właśnie z nadmierną masą ciała, czy z insulinoopornością, leptynoopornością, o której zaraz może powiemy, to przeważnie są ludzie, którzy wieczorem mają problem z utrzymaniem czegoś, z utrzymaniem diety, z utrzymaniem postanowienia, dlatego że organizm po prostu nie jest w stanie, cały dzień jest w stresie i jeszcze wieczorem musi trzymać się i podjąć tą decyzję, więc naprawdę... Mamy tak zwany zjazd. Tak, mamy ten zjazd. Już wtedy ty chcesz sobie dać na luz. Mówisz, dobra, dlatego na przykład to nie jest jakby mit, że trudne decyzje, jakieś ciężkie sprawy do przemyślenia, nie robimy tego wieczorem, bo naprawdę nasz organizm przez cały dzień na tak wysokim poziomie kortyzolu i tego stymulowania cały czas musi coś, że rzeczywiście my sobie odpuszczamy. Stąd naprawdę przewlekły stres powoduje też, że nam jest ciężko utrzymać jakby pewne postanowienia i tą dietę i możemy przejadać. Po drugie, no rzeczywiście nawet są stany chorobowe. Jest taka choroba, nazywa się zespół Cushinga. Mhm. Tam akurat to jest doskonały obraz tego, jak podwyższony kortyzol. To jest taka dysfunkcja, w której mamy przewlekle podwyższony kortyzol i te osoby przeważnie są jakby otyłe. Mają zespół metaboliczny, czyli bardzo duże brzuchy, tutaj otyłość trzewną, taką wisceralną, buzie bardzo takie okrągłe, mówi się księżyc w pełni. I tutaj widzimy, że to jest bardzo mocno skorelowane z tym przewlekłym kortyzolem, podwyższonym stresem i otyłością, więc to jak najbardziej tak. I to w kontekście tego za dużo bodźców i tego stresu, ale tak samo, no naprawdę, my się przejadamy. W ogóle dzisiejszy człowiek, też chyba kiedyś o tym pamiętam, rozmawiałyśmy kilka godzin, nie wie co to jest głód. My po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oho, 3 godziny, wszystkie praktycznie diety, teraz już dzięki Bogu się od tego odchodzi, ale diety pudełkowe, diety co 3 godziny. My nie dopuszczamy... Ja wiem, czy się odchodzi, mam wrażenie, że one teraz przeżywają jednak Boże, największy boom. To Jezu, może ja będę jakimś orędownikiem tego, bo naprawdę nie ma w tej chwili... Są jeszcze jakieś tam badania, które... Okej, okay, to jest... Z nauką jest tak, że rzeczywiście ja, dla mnie przynajmniej, jako, ponieważ mam wykształcenie, no mówię, naukowe, laboratoryjne, siedziałam troszkę w tym świecie i wiem, że żeby zrobić dobrą analizę, ja ufam tylko badaniom, które są na dziesiątkach, setkach tysięcy osób, bo epidemiologia, dobieranie ludzi do grup badawczych i tak naprawdę ustalanie pewnych parametrów jest tak trudne, bo każdy człowiek, nie zamkniesz kogoś w laboratorium, każdego, to jest setki zmiennych, które wpływają na to, co my później obserwujemy i
No generalnie mówi się tak, że tak naprawdę co chwilę, cały czas bodźcowanie swojego organizmu składnikami odżywczymi, dostarczanie cały czas pokarmu, to, że my się odzwyczajamy od głodu, powoduje, że my przestajemy być wrażliwi i stajemy się oporni na sygnały naszego organizmu. No naprawdę chorobami cywilizacyjnymi w tej chwili i jakby no, takimi dysfunkcjami, które są praktycznie no, powszechne, jest insulinooporność i leptynooporność. Insulinooporność, czyli stan, w którym nasze komórki, w ogóle jest tak dużo wolno krążącej glukozy we krwi, bo cały czas jemy, nie dopuszczamy w ogóle do organizmu, żeby jakieś tam czyszczenie się odbywało, nasze komórki przestają być wrażliwe na insulinę. I pojawia się sytuacja, w której ta glukoza cały czas krąży w tym krwiobiegu, pojawia się szereg chorób właśnie związanych z otyłością, bo często mówi się tak, że co było pierwsze, otyłość czy insulinooporność? No i jakby jedno to jest pokłosie drugiego, powiedzmy. Ciężko jest stwierdzić dokładnie. No. Podobnie jest z leptynoopornością. Leptynooporność to jest hormon, który ma nas alarmować o tym, że okej, jesteśmy syci. I leptyna jakby mówi się, że im więcej człowiek ma tkanki tłuszczowej, tym więcej ma tej leptyny, ponieważ leptyna wydzielana jest przez adipocyty, czyli komórki tkanki tłuszczowej. Ale paradoksalnie, gdyby tak było, nie byłoby otyłych ludzi, bo oni mają dużo tkanki tłuszczowej, dokładnie. Dobrze informowani. Tak. Oho, jestem syty, nie jem, a właśnie przez to, że jest przerost napływu tych środków, tych składników odżywczych, tego pożywienia, że po prostu no, kolokwialnie przeginamy pałę po prostu z tym, to organizm staje się po prostu resistant i my nie czujemy w ogóle tej leptyny. I z leptynoopornością boryka się naprawdę coraz więcej osób i nawet osób szczupłych. Nie potrafimy osiągnąć... Ale tak samo jest z insulinoopornością. Też dokładnie to nie musi być związane z nadwagą. Bardzo często insulinooporność związana jest właśnie, to też niestety dotyka większości kobiety, bo tak jak mówiłam, gospodarka hormonalna kobiet to jest po prostu góra, milion zależności, ale nawet szczupłe dziewczyny, które często borykają się z zespołem policystycznych jajników. Jak wiemy, to też jest teraz praktycznie chyba co druga, co trzecia dziewczyna w takim okresie rozrodczym, szczególnie jeśli jeszcze bierze antykoncepcję, ma zespół policystycznych jajników i często są to dziewczyny bardzo szczupłe, a cierpią na insulinooporność. I te wszystkie, właśnie tak jak często mówię, że żeby wyrzekać się przetworzonej żywności, wyrzekać się cukru, tych niedobrych rzeczy, nie dlatego, żeby tylko otyłość i nadwaga, żeby być fit. Nie, tu chodzi o to, że te wszystkie elementy wpływają holistycznie na to, że później, w starszym wieku, będziemy borykać się z tymi problemami i szereg badań i tak naprawdę nie widziałam w tej chwili analizy, która mówi o tym, że nadmiar pożywienia, no bo nie ma takiego badania, absolutnie. Sama wiem jeszcze z podwórka, wiesz, laboratoryjnego, kiedy badaliśmy myszy, niestety tak, badania robimy na zwierzętach po to, żeby móc coś światu pokazać, czy nawet stworzyć leki. Też miałam bardzo duży z tym problem, na szczęście pracowałam na komórkach, nie na zwierzętach, ale badaliśmy zwierzęta, które karmiło się tak zwanym Western Diet, czyli jest to dieta i bogato tłuszczowa, i bogato węglowodanowa, i bogato... Po prostu bogata, dokładnie. Taka dieta, bardzo duży tłuszcz trans, bardzo niezdrowa. Boże, i co się okazało? Okazało się, że te myszy, po pierwsze, rozwijają zmiany w mózgu neurodegeneracyjne. Rozwijają zmiany... Co to znaczy? To znaczy, że zaczynają dziać się w mózgu procesy dokładnie takie, jak w przypadku choroby Alzheimera. Zaczynają się tworzyć stany zapalne w mózgu. Te myszy żyją dużo krócej. No, pod każdym względem jakby dieta przetworzona, dieta tak zwane żywienie ad libitum, czyli żywienie, że masz myszo, miskę, zjedz ile chcesz. Czyli w ogóle nie kontrolujesz jako badacz dawki podawanego jedzenia. No, na zwierzętach to dobrze, no nie zawsze te badania są wiarygodne, ale to mamy milion badań o tym, jak to jest bardzo złe. Natomiast to, co my widzimy w dzisiejszym świecie, że tak naprawdę przerost... choroby przerostowe, właśnie, to jest super też ciekawe zagadnienie. Choroby przerostowe, tak zwane spichrzeniowe, czyli nowotwory są spowodowane na przykład nadmiarem cukru, różnego rodzaju choroby przerostowe związane z przerostem na przykład fibroblastów w ścianie miażdżycy, czyli wszelkiego rodzaju choroby serca, choroby neurodegeneracyjne, kiedy my mamy problem jakby z pewnymi złogami w mózgu, będziemy też może o tym zaraz mówić w kontekście choroby Alzheimera, ale to wszystko jest kwestia tego, że organizm nie usuwa pewnych resztek i jest przerost tego wszystkiego. To jest fascynujące. Wiesz, nigdy na to tak nie patrzyłam, że przez to, że dostarczamy sobie za dużo tych składników, tak, to nasz organizm nie może ich przerobić, tak, więc sobie z nich tworzy jakieś narośla. To jest ogromne. To jest po prostu cudowne, wydaje mi się, 2016 rok Nagroda Nobla japońskiego badacza. Ja akurat już wtedy byłam w trakcie studiów doktoranckich i co śmieszne, badałam to białko mTOR. On odkrył tak naprawdę wiele, wiele lat temu, ale teraz uzyskał tą nagrodę, tak zwany proces autofagii, czyli autofagii samozjadania. On odkrył właśnie
że w naszym ciele, w naszych komórkach występuje takie zjawisko, które ma na celu usunięcie źle sfałdowanych białek, jakichś tam złogów, komórek, które są źle ukształtowane, po to, aby... To jest taki recykling komórkowy. Okay. I jest on niezbędny, żeby jakby zachować witalność organizmu, jakby żeby zapewnić nam długowieczność. I szereg badań właśnie wykazało, że istnieją pewne geny ATG, czyli geny związane z autofagią, które są bardzo konserwatywne, to znaczy, że pojawiają się od nicieni, muszki, jakieś owocówki, pokręgowca aż do człowieka, czyli widzimy, jak mocno ewolucyjnie te geny i ten proces jest zaangażowany i organizmy, które żyją dłużej lub które mają te geny, zwiększoną ekspresję tych genów, żyją znacznie dłużej i są dużo bardziej witalne. I zaczął obserwować to zjawisko pod tym kątem, że autofagia jest niezbędna, to samo czyszczenie organizmu jest niezbędne, żeby po prostu uniknąć pewnych patologii. I zaobserwował również, że jakby to też szereg innych badaczy, ale okazało się, że ta autofagia jest wyłączana wtedy, kiedy myjemy. Mhm. Czyli kiedy my ciągle dostarczamy non-stop, po prostu tak naprawdę ad libitum, jak te myszy, ten pokarm bez żadnej kontroli, bo tak naprawdę dzisiejszy człowiek ma dostęp do pokarmu cały czas. My już nie musimy myśleć, że mamy głód na przykład przez 24 godziny, upolujemy zwierzynę, będziemy później mieli, nie wiem, intermittent fasting jakiś. Tak, my jemy cały czas. I przez to okazuje się, że wiele chorób dzisiejszych czasów, czyli chorób właśnie neurodegeneracyjnych, chorób nowotworowych, chorób spichrzeniowych, jakichś przerostowych, ma zaburzone procesy autofagii, czyli tego czyszczenia organizmu, tego recyklingu białkowego. I to bardzo też fajnie widać badania na ludziach, które pokazują, że komórki układu odpornościowego bardzo ładnie odbudowywują się i tak naprawdę nowe komórki progenitorowe układu odpornościowego tworzą się wtedy, kiedy pościmy. Mhm. Czyli pościmy, czyścimy swój organizm tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy, włączają się procesy autofagii, stare białka są rozczłonkowywane na aminokwasy i gdy wracamy do normalnej diety, dostarczamy sobie jakichś substancji odżywczych, te składniki są wykorzystywane po to, aby wyprodukować nowe komórki układu odpornościowego. I o tym kiedyś w ogóle nie mówiono. Teraz coraz więcej badań mówi, jak kluczowe jest to, żeby odebrać sobie troszkę ten pokarm, chociażby ze względu na tą autofagię. I to też jest bardzo mocno związany proces, też troszkę widzę, że jest i w nauce trend, ale mam nadzieję, że to troszkę do takiej pop dietetyki, pop nauki wejdzie. Właśnie takie białka, sirtuiny, mhm. o których trochę się gdzieś tam mówi, jest sirt diet w Stanach popularna. Ja nie słyszałam o tym, możesz super, powiedzieć. Polecam Ci, żebyś sobie, to jest dieta bazująca w zasadzie na roślinach, na polifenolach, na kwercetynie, na resweratrolu, który jest w winogronach, na borówkach, na kurkuminie, no szereg zielonych warzyw, generalnie dużo. Dieta, która aktywuje te białka, tak zwane sirtuiny, to są, pozwolę sobie tutaj, że to są deacetylazy histonów. Chodzi o to, że po prostu regulują ekspresję genów. One powodują, że pewne geny nie ulegają ekspresji włączają się takie procesy w organizmie odpowiedzialne za długowieczność. Czyli bardzo dobrze wpływają na mitochondria, bardzo dobrze wpływają na oddychanie komórkowe. I okazało się, że ta autofagia, czyli właśnie kiedy nie jemy, aktywowane są te sirtuiny, które tak naprawdę już w latach 50. wykazano, że aktywacja sirtuin u myszy wydłuża ich życie o 50%. I to były badania wtedy przełomowe i mówiono, że to jest na zwierzętach, natomiast teraz już widzimy, jest coraz więcej badań, że restrykcja kaloryczna, czyli ograniczenie podaży pożywienia, podaży kalorii o 30-50%, ale oczywiście z zachowaniem witamin, mikro, makroelementów, składników odżywczych, potrafi wydłużyć życie nawet o 30-50%. I dla mnie tutaj nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Nie widziałam żadnych badań, jakby mając jakieś tam podłoże naukowe pod kątem i neurobiologicznym, czy takim metabolicznym. Jestem tego pewna, że jeżeli ludzie zrozumieją te procesy troszkę bardziej, co się dzieje, kiedy cały czas dostarczamy organizmowi składniki odżywcze i pokarm, to tak naprawdę co się dzieje w kontekście wszystkich szlaków metabolicznych i tych kaskad. Wiesz co, może zapytam Cię tak trochę przekornie, ale ja na przykład zaobserwowałam u siebie coś takiego, że jeżeli ominę jakiś posiłek w ciągu dnia, na przykład zjem śniadanie i potem już zjem obiadu, kolację, to w momencie, kiedy siadam do tej obiadu, kolacji, już jestem tak głodna, że się na nią rzucam i mam wrażenie, że po prostu zabiłabym, żeby móc coś zjeść. I obserwując siebie, wydawało mi się, że to jest złe. Więc zastanawiam się, jak ugryźć ten temat, gdzie może nie tyle jemy mniej, co oswajamy się z uczuciem głodu, tak żeby to było zdrowe. Idealnie to nazwałaś. Właśnie chodzi o to, żeby oswoić się z uczuciem głodu, żeby też rozumieć, że organizm potrzebuje czasem poczuć ten głód, bo my tak naprawdę często mylimy głód z zachcianką, z pragnieniem. Zwróć uwagę, nie wiem, ja tak... Z nudą. Ja często tak mam, że o Boże, tak strasznie wydaje mi się, że chce mi się jeść. Okazuje się, że naprawdę, nieprawda. Wypiję, nie wiem, pół szklanki wody i już jest jakby lepiej. Chodzi o to, że też...
jakby moim celem nie jest to powiedzieć, że warto się głodzić, bo głód, głodówka i post to są dla mnie różne rzeczy. Mhm. No sama widzimy, że to ma takie pejoratywne zabarwienie. Głód no kojarzy nam się z czymś, z jakimś no głód gdzieś w jakichś nieszczęśliwych obozach z umieraniem. Głodówka i post brzmi już bardziej tak, że jest to nasze świadome postępowanie. I na przykład czego ja jestem zwolennikiem i sama stosuję, tak intermittent fasting. Tak powiedziałam, czyli tak od podstaw co to jest. Bo to są różne formy, tak zwane 16:8 albo 5:2 na przykład. Tak 16:8 bazuje głównie na tym, że przez 16 godzin, przez 8 godzin jemy, przez 16 godzin pościmy. I tak jak sobie myślimy o tych liczbach, to wydaje nam się taka abstrakcja. Tak naprawdę to może wyglądać tak, że po prostu jesz śniadanie o 12 i ostatni posiłek jesz, nie wiem, około 18, 19, już teraz ciężko mi wyliczyć godziny, ale jesz po prostu późne śniadanie i stosunkowo wczesną kolację i nie jesz już nic wieczorem. I wiele było tych badań, jakby pamiętamy też te wszystkie dogmaty i teorie, że nie jemy po 18, ludzie się najpierw w tym fascynowali, później się z tego śmiali, natomiast naprawdę teraz też już uważam, że jest to pewne, że ponieważ my funkcjonujemy z zegarem biologicznym, pewnie zaraz sobie też o tym porozmawiamy, ale jesteśmy absolutnie, choćbyśmy nie wiem jak chcieli tutaj ująć to, że jesteśmy człowiekiem i nasze człowieczeństwo czyni nas wyżej niż inne zwierzęta, nie. My tak samo jak zwierzęta funkcjonujemy z zegarem słonecznym, z zegarem biologicznym, z rytmem dobowym, zresztą Nobel 2017 wykazał, jakie to ma znaczenie, że my naprawdę po 18, po tej 19, 20, szczególnie zimą, kiedy nie ma światła słonecznego, nasz organizm zwalnia. Nasz metabolizm zwalnia, generalnie jeżeli chodzi o wyrzut leptyny, o ten sygnał sytości, to wszystko zwalnia. I rzeczywiście intermittent fasting w kontekście i długowieczności, wielu parametrów metabolicznych, takich jak cholesterol, trójglicerydy, właśnie walka z insuliną, z leptynoopornością, post taki przerwany, który tak naprawdę nie jest trudny, jeżeli jemy po prostu świadome, zdrowe rzeczy, które nas rzeczywiście sycą, jesteśmy w stanie to utrzymać, naprawdę ma rewelacyjne efekty. Tylko warto właśnie przestrzegać tych jakby okien żywieniowych, czyli jeżeli na przykład ty, wiesz, też musisz sama poczuć swój organizm, bo to nie chodzi o to, żebyś ty zjadła i cały dzień głodowała, nie. Jeżeli zjadasz posiłki syte, wartościowe, to szczególnie intermittent fasting jest łatwo utrzymać na diecie ketogenicznej i wysokotłuszczowej, bo są po prostu syte. Mhm. Nie wyrzucają ci insuliny te posiłki, nie mają w sobie tak naprawdę glukozy, nie mają węglowodanów, więc my nie czujemy tego drop down, że kurczę, jesteśmy głodni, bo spadła nam insulina, więc rzeczywiście na dietach wysokotłuszczowych, ketogenicznych jest łatwiej. Ale ja osobiście nie jestem, w tej chwili miałam epizod i jakby chwalę sobie tą dietę, ale nie jestem na diecie ketogenicznej, jestem na diecie, myślę, zbilansowanej i rzeczywiście zjadam ten ostatni posiłek o 17:18 i naprawdę czuję się bardzo dobrze. Czuję się dobrze kognitywnie, to znaczy czuję, że moja głowa pracuje, że bardzo długo przez cały dzień jestem taka, po prostu mam czujna. Taka czujna i mam rzeczywiście taki chaos twórczy, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że chce mi się działać, chce mi się pisać, coś tam liczę, coś tam rozkminiam, czy to z biochemii, czy działam w jakichś tam innych projektach i rzeczywiście widzę, że kiedy trzymam się tych takich swoich cykli żywieniowych i że jem z głową, staram się być głodna czasami, nie muszę cały czas mieć tych pudełek, bo kiedyś też oczywiście przeżyłam epizod jedzenia co 3 godziny, dieta pudełkowa, to po prostu ja czuję, że to jest dla mnie bardzo, bardzo dobra rzecz i naprawdę, no parametry, mówię, kieruję się tutaj badaniami naukowymi, takimi metaanalizami, czyli nie badaniami na 30 grupach, tylko na kohortach kilkuset tysięcy osób. Wskazuje, że i intermittent fasting, i alternate day fasting bodajże, czyli post co drugi dzień, no mają zbawienne skutki. A słuchaj, jeżeli załóżmy nasze okno żywieniowe jest między 10 a 18, tak, jest to 8 godzin, to wtedy ma znaczenie, ile razy jemy? Na przykład, że śniadanie, obiad i kolacja, albo śniadanie, obiad i kolacja, albo cały czas nie ma. Po prostu to jest twoje okno żywieniowe, dokładnie tak. I najważniejsze właśnie, nawet świetne, ostatnio czytałam analizę, taki jakby journal naukowy, który jest dla mnie dosyć wiarygodny, Plos One, że była dokładnie taka sama wartość kaloryczna w dwóch grupach kobiet. Przeważnie takie badania robi się na kobietach, bo naprawdę kobiety są trudne. Kobietom trudniej jest coś zbilansować, my mamy szybciej efekt jojo, my mamy po prostu karuzele, tak, wszystkie skutki uboczne, karuzele hormonalną, jest bardzo łatwo zepsuć nam tarczycę, wszystko. No generalnie założenie było takie, że podaż kaloryczna była bodajże 1600 czy 1700 kilokalorii, dokładnie te same posiłki, ale różniło się to tym, że pewna grupa była na intermittent fastingu, jedna z grup, czy nawet było tak, że po prostu nie jadły te panie wieczorem do 17, a normalne, druga grupa jadły normalnie posiłki, nie wiem tam, 7, 14 i 20 i wyobraź sobie, że 20% przyrost wagi był w tamtej grupie. Kaloryczność dokładnie była dokładnie ta sama. Okay, po prostu przez to, że naprawdę polecam książkę W pogoni za światłem, która jest dla mnie chyba odkryciem, oprócz
gdyby zebry nie miały, dlaczego zebry nie mają wrzodów, to W pogoni za światłem to jest książka, która kompletnie czytam, po prostu nie mogę się oderwać. Wskazuje, jak bardzo jesteśmy zależni od tego rytmu dobowego i słońca chociażby. Czyli jeżeli jemy wieczorem i jesteśmy już jakby, nasz organizm wie, że słońce zachodzi o danej porze, jeżeli jeszcze mamy ekspozycję na światło słoneczne, unikamy niebieskiego światła, staramy się żyć zgodnie z rytmem dobowym, to nie dajemy sobie sprawy, jak bardzo ma to wpływ na metabolizm, na rozwijanie insulinooporności. No po prostu to są niesamowite badania, które tak naprawdę w ciągu ostatnich lat pokazują, jak jesteśmy mocno od tego zależni. I wydaje mi się, że to jest remedium na otyłość i tak naprawdę na choroby spowodowane nadmiarem wagi. W ogóle nie farmakologia. Mimo że jestem naukowcem, jestem biochemikiem, to mówię to otwarcie, że Boże, dieta, czy to, co jest nam najbliższe tak naprawdę. Bo ja tak samo usłyszałam, jak byłam w Tajlandii właśnie, że powinnam największy posiłek w ciągu dnia zjeść, kiedy słońce jest najwyżej. Tak, tak, tak. Znaczy, oni też mają łatwiej o tyle. Mm-hmm. Nawet pamiętam, że chciałam się kiedyś Ciebie o to zapytać, bo mówiłyśmy o tych 7 wyspach. Tak, Okinawa. Boże, 7 wyspach długowieczności. Tak, gdzie żyje się najdłużej, tak, i właśnie oni żyją zgodnie z tym rytmem słońca. I zakładam, że są one tak zlokalizowane, jak na przykład Tajlandia, gdzie jest 12-godzinny ten okres, kiedy świeci słońce, i tak jest najłatwiej, tak? Bo nie mają tak jak my zimą, że rzeczywiście te dni są strasznie krótkie, o 15 jest ciemno, tak. A jednak trzeba zjeść jakąś kolację, no po prostu czujemy ten głód i im jest łatwo sobie przez cały rok trzymać pięknie. Dlatego tam wszyscy zwróćmy uwagę, że w Tajlandii, w ogóle w tych krajach azjatyckich, większość, no jakby praktycznie wszystkie posiłki bazują na ryżu, na owocach, na węglowodanach, i mówi się, że nawet osoby, które są na dietach ketogenicznych, to latem powinny troszkę się nagiąć lub spróbować nawet pobyć w ten epizod na dietach węglowodanowych, bo światło słoneczne znacznie poprawia nam insulinowrażliwość. To jest w ogóle niesamowite, że od słońca zależy to, jak my trawimy węglowodany. Mhm. Czyli w ogóle też metabolizm jest bardziej przyspieszany, tak, właśnie kiedy mamy więcej słońca dokładnie i światła. Dokładnie tak. Nawet witamina D3 czy magnez to są kofaktory, magnez szczególnie w ważnych reakcjach tak naprawdę metabolicznych, i te badania, nie wiem Karola, jaką Ty masz jakby spostrzeżenie na to, ale dla mnie naprawdę my wracamy do źródeł z tym wszystkim. Jakby dla mnie ludzkość i wszystkie nasze doniesienia, jakieś dogmaty zataczają pewne koło. My wracamy do korzeni, my wracamy do tego, że powinniśmy wstawać o świcie, jeść posiłek. Napomknęłaś o tych wyspach długowieczności. Rzeczywiście jest tak, że w wszystkich tych 7 miejscach, czyli Okinawa, Kostaryka, Loma Linda w Stanach Zjednoczonych. Kostaryka mi się marzy. Boże, co tam było jeszcze? Sardynia i Ikaria. Mhm. To są wszystkie miejsca, które po prostu wspólne mianownicie słońce. To są wszystko miejsca, w których jest ciepło. Szczęśliwie oni mają to szczęście, że jest tam ciepło, więc zjadają posiłki siłą rzeczy przeważnie na powietrzu. Dwa, to wszystko są ludzie, którzy są bardzo społeczni. Tam są rodziny wielodzietne, tam ludzie żyją po prostu od pradziada z wnukami, jedzą posiłki razem, jedzą posiłki rozmawiając. Jakby to wszystko jest to jest w ogóle po prostu naczynia połączone. No to jest jedno z remedium chociażby tego, że nie zapadają na choroby neurodegeneracyjne tak bardzo. Bo to jest jedna z metod unikania choroby Alzheimera, czyli przebywanie w społecznościach. Dwa, na przykład jeżeli chodzi o Loma Linda, większość tutaj dla Ciebie to są weganie. Mhm. Weganie, wegetarianie, ludzie, którzy nie jedzą przetworzonej żywności, nie jedzą mięsa. No właśnie, też mają dostęp w ogóle do dojrzałych produktów lokalnych. Różnych, tak. Zrównoważone jest to wszystko. I przede wszystkim jest to też takie... Okinawa tutaj głównie była prekursorem, jakby pierwsze badania rozpoczęły się tam, która, nie wiem, czy teraz nie przeinaczę tego przysłowia, ale mówiono, że śniadanie jest jak król, obiadem się podziel, a kolację oddaj wrogowi. Czyli właśnie ten element, który powoduje, że na Okinawie, teraz już troszkę jakby mówi się, że ta młodzież z Okinawy już nie bardzo, ale jakby ci stulatkowie, te osoby starszej daty rzeczywiście żyją tak długo, bo najmniejszy posiłek, najmniej obfity jedzą właśnie w godzinach wieczornych. Tam, gdzie słońce jest tak naprawdę w zenicie i kiedy my odczuwamy to, bo naprawdę nasz zegar biologiczny nie jest tylko, mówi się, że jądro nadskrzyżeniowe jest taka struktura nad nerwem wzrokowym w mózgu, która jakby koordynuje nas z cyklem dobowym, ale mówi się, i teraz też cudowną pracę przeczytałam, bardzo duże review w Nature, które mówi, że tak naprawdę każdy nasz organ ma swój samodzielny, autonomiczny zegar dobowy. Trzustka wie, kiedy pracować, wątroba wie, kiedy pracować. Wszystko jest zaprogramowane i niestety, to jest, mówię, to takie troszkę zabiera nam ten humanizm i człowieczeństwo, ale my już jesteśmy zaprogramowani w pewien sposób jak zwierzęta i no zwróćmy uwagę, że no, zwierzęta nie mają problemu z otyłością. No właśnie. Zwierzęta jedzą wtedy, kiedy jest. No owszem, myszy jakieś tam laboratoryjne, czy głupiki. Zawsze pamiętam, że głupikom się dosypywało rozwielitki, jadły do oporu. Ale my naprawdę mamy to wszystko zaprogramowane
dzięki Bogu, strasznie się z tego cieszę, że coraz więcej jest tych badań, które wskazują na te powroty do korzeni. No tak, z jednej strony zgadzam się i też wiele się o tym mówi, ale to nie do końca, a raczej wcale prawie nie działa w społeczeństwie. Mam wrażenie, że przez to przestymulowanie, o którym mówiłyśmy, i to nie tylko właśnie związane z jedzeniem, ale właśnie tym wszystkimi bodźcami, ludzie zgubili gdzieś kontakt z samym sobą. Tak, tak. I sama tak mam czasami, że właśnie jem jakieś jedzenie, na przykład właśnie oglądając telewizję i to jest to takie bezrefleksyjne jedzenie, kiedy po prostu z automatu wchodzi popcorn, tak, tak, w kinie. I też super, mogę tutaj przytoczyć, właśnie staram się mojego już teraz męża, bo ja generalnie jestem człowiekiem od zawsze, ja jem po prostu mega wolno. Zawsze tak miałam, że po prostu lubię delektować się jedzeniem, lubię jeść wolno, po prostu zawsze tak miałam, nawet nie śpieszyłam się. Ale naprawdę, też w tych wszystkich miejscach, w tych 7 miejscach, o których mówiłyśmy, tam się je bardzo wolno, tam się celebruje posiłek. W ogóle cała Japonia przecież kojarzy nam się z takim medytacyjnym podejściem do jedzenia, do przygotowywania jedzenia. Nawet to, że masz pałeczki dokładnie, i ryż i musisz sobie spokojnie nie stresować się tym, że to po jednym ziarenku. A my jeżeli jemy szybko, jeszcze nawet, po pierwsze, nawet zauważyłam, mówię, z własnego podwórka, czy wśród znajomych, że często gdy robimy coś, czytamy, przeglądamy Face'a, scrollujemy, nie wiem, Instagram, czy coś robimy, po pierwsze, nie masz świadomości tego, ile zjadasz, a naprawdę bardzo dużą wartość ma to, bo ty też jesz oczami. Często nawet widać to, jak nakładasz sobie coś na mały talerz, a na duży, no na dużym, kurczę, coś mało tego, nie? Jak nałożysz na malutki talerz... Też stosuję ten trik. Ja też stosuję ten trik, nawet z sałatką. Tam taką kopę na maleńkim talerzu. I co ważne, pamiętajmy, że po pierwsze, nasz żołądek, które dno żołądka odbiera sygnał jakby na jedzenia, głodu, ten pokarm musi przejść przez to jelito cienkie, musi przejść przez ten przełyk, my musimy poczuć ten sygnał. Ja zawsze mówię do mojego Maćka, daj sygnał brzuszkowi, jakby niech ten brzuch odczuje to, że ty to zjadłeś. Po drugie, amylaza ślinowa, czyli te enzymy, które trawią nam już cukry w jamie ustnej, też muszą zacząć działać. Jeżeli my pochłaniamy tak naprawdę posiłek, no nie ma chyba korzyści. Z tego chyba, że nie wiem, stoimy gdzieś w korku i musimy szybko zjeść, naprawdę nie ma korzyści jedzenia szybkiego i myślę sobie, że w tym duchu slow, który teraz jest też szczęśliwie, super uważam, w końcu fajny trend mamy w Polsce, to też może jakoś to troszkę wyjdzie bardziej do społeczeństwa i rzeczywiście w dużych miastach trochę się o tym zaczyna mówić. Taka medytacja jedzenia, właśnie te posty, dużo ludzi się zaczęło fascynować, myślę, że też przeżywamy teraz taki pik zainteresowania kulturą Japonii, kulturą Wschodu, gdzie to jest bardzo propagowane. No ale super, to jest po prostu chwała, że tak się dzieje, bo może to trochę wyjdzie spoza te takie naukowe tylko, wiesz, ramki, bo dla ludzi na razie to jest taka czysta nauka, że co, światło słoneczne wpływa. Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest, sorry, że ci przerwę, ale mam wrażenie, że to jest jednocześnie albo czysta nauka, albo znowu jakieś pogaństwo. Tak, tak, ultimate generalnie. Ja też się z tym spotykam, że nie ma czegoś takiego, że to jest coś, co warto po prostu, ale czego warto spróbować, tylko to są jakieś ludzie, ideologia, szamani. Dokładnie tak. Ale to polecam, Boże, nie wiem, może na koniec zostawimy kontakt do mnie. Ja naprawdę, jako, kurczę, orędownik tego mówię, jestem... Będziesz pieczątkę wysyłać. Tak, jestem naukowcem. Spędziłam lata w laboratorium na liczbach, na cyferkach, na badaniach i okej, fajnie, ja wierzę bardzo w naukę i uważam, że to są rzeczy prawdziwe, odkrywanie pewnych zależności, szlaków sygnałowych, białek itp. itd. I dla ludzi pewne rzeczy typu właśnie światło słoneczne, nie wiem, unikanie ekranu niebieskiego w telefonie, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to wpływa na sen, jak to wpływa holistycznie na wszystko, to dopiero teraz pamiętam, że kiedyś się z tego śmiano, że kąpiele leśne, jakieś przebywanie w lesie w ogóle, shinrin-yoku, jakie to ma znaczenie, a teraz, kurczę, ja wchodzę na science, ja wchodzę na nature, czyli tak jakby dla naukowców to są, powiedzmy, autorytety, jeśli chodzi o naukę. No i są badania, proszę bardzo, 15 minut w parku, czy nawet patrzenie na zielone, dlatego teraz na przykład biura się zaczyna organizować, dzięki Bogu, w sposób taki, żeby było dużo zieleni, żeby nawet mógł ten pracownik popatrzeć przez okno na tego wróbla, nawet czytam badania, że obserwowanie ptaków i przebywanie wśród zieleni obniża nam poziom stresu. Badano go w ślinie, badano poziom kortyzolu w ślinie pracowników dużych korporacji, którym pozwolono wyjść na 20-15 minut na przerwę, czy tam na jakieś patio wśród drzew, już są efekty, a co dopiero w Japonii, to po prostu jest prescription, to lekarz przypisuje i żeby pracownik szedł do lasu na 20-30 minut i widzimy, jakie to ma efekty. I kiedyś to by było szamaństwo. Teraz, kurczę, odpalam PubMed, bo też można wpisać, że nie wiem, kąpiel leśna, wpływ tam roślin na chociażby na czynnik, na BDNF w mózgu, czyli czynnik wzrostu neuronów, czy na kortyzol, jakie to ma znaczenie. Niesamowite jest też to, że coraz więcej zaczyna mówić się o medytacji w tym kontekście. No, naprawdę, wychodzą teraz takie rzeczy, wydaje mi się, że to wszystko się nagle zaczęło wynurzać, więc trochę ludzie mogą być tym przytłoczeni, że nagle, kurczę, jakaś tutaj zmowa, ale to wszystko ma przełożenie absolutnie naukowe.
I to jest bardzo, moim zdaniem, pokrzepiające, bo mamy wielu sceptyków, którzy będą jednak wierzyli tylko w dane liczbowe i super, i fajnie, że one powstają. Natomiast jakby jeszcze chciałabym wrócić do tego właśnie bezrefleksyjnego jedzenia i tu mam kilka takich przykładów z moich obserwacji. Na przykład mam znajomą, która powiedziała mi, że uświadomiła sobie, że ona w zasadzie nigdy nie jest głodna. Że ma taki swój już system, o tej porze robi sobie ten posiłek, ten posiłek, ten posiłek i sprawia mi to przyjemność, ale ja nie jem nigdy z głodu, tylko jem z przyzwyczajenia. I to mnie zastanowiło, bo ja dla zmiany jestem zawsze głodna, ale to już jakby zawsze od dziecka miałam bardzo duży apetyt. I też jak mówisz mi o trochę o głodzie i o jedzeniu mniej niż więcej, to zawsze mam taką łezkę, bo mimo wszystko lubiłam to jedzenie i celebrację. Ty nie musisz czuć tego głodu tak naprawdę. Chodzi o to, żeby... Wiesz, nie przejadać się w kontekście, nie wiem, no zjadasz coś bezmyślnie, czasem pewien produkt ma 600 kalorii, a możesz zjeść to samo, gigantyczny talerz pysznych warzyw i to będzie miało tyle samo. Chodzi o takie, wiesz, większe zrozumienie tego, co jesz i wiesz. O takie, to się mówi bardziej, nie wiem, czy po polsku, świadome jedzenie? Tak. Uważne jedzenie, tak? Uważne jedzenie. I właśnie to jest dla mnie o tyle frustrujące, jak widzę ten trend pudełek. Bo to jest tak samo, jakby nie umniejszając też dietetykom, ja nie jestem zwolenniczką diet od dietetyków, jakby mierzenia w ogóle rzeczy. Też to moja dygresja osobista, ale wydałam e-booka parę miesięcy temu i wiele osób się mnie pytało, dlaczego nie pokazałam składników odżywczych. I ja powiedziałam, że no, mogłam to zrobić, bo nawet moja znajoma chciała mi to w ogóle napisać, bo jest to, wiadomo, dla wielu osób bardzo użyteczne, ale ja stwierdziłam, że nie chcę przykładać się do tego, aby ludzie właśnie obsesyjnie liczyli te składniki odżywcze i wtedy dopiero siadali do posiłku, tylko bardziej jedli do momentu, aż uznają, że są nasyceni. Jest to super trudne, jest to super trudne. Ja sama się z tym też zmagam, bo też im bardziej mam wrażenie, że im bardziej nam coś smakuje, im bardziej jest takie cheatowe, że tutaj o tłusto, słodkie. Tak jest, tak. No tłuszcz i cukier to jest po prostu, mieszanka wybuchowa i kochamy ją, nasz organizm po prostu ją uwielbia, ale przynajmniej z tego, co tam czytałam, nie ma takich rzeczy w naturze. Jakby człowiek taki pierwotny dokładnie nie zna tego smaku, tylko to jest coś super sztucznego i bardzo pysznego dla nas. I wtedy rzeczywiście ja sama wiem, że nie jestem głodna, ale mam na to strasznie dużą ochotę. I muszę też trenować siebie, żeby wiedzieć, czy tak naprawdę się najadłam, czy nie, bo nasz organizm jest rozłączony. I już totalnie, jak włączę sobie jakiś serial, no to nie ma szans. A też mam wrażenie, że ludzie lubią, jak w tym świecie stymulacji coś za nas zadecyduje. Że jeszcze jakby się mieli zastanawiać, czy są głodni, czy najedzeni, to już w ogóle nie. Najlepiej niech jakaś zewnętrzna siła to ogarnie, więc pudełka zrobią to za mnie. Mówią ci, o której masz godzinie jeść. I jakby ja też nie chcę ujmować, bo oczywiście każdy organizm jest inny i zawsze to podkreślam. Jeżeli komuś pasuje układ, że sobie je co 3 godziny, bo łatwiej jest mu trzymać przysłowiową michę, czyli nie wiem, kobiety są na redukcji, tak mówię kobiety, bo rzeczywiście miałam do czynienia z kobietami i rzeczywiście jak na przykład rozpisywałam dziewczynie dietę na redukcję, no to wyliczona kaloryka tam co ileś godzin, ale po prostu uważam, że i też jest to troszkę mit z tym, że metabolizm zwalnia, kiedy pościmy. Metabolizm zwalnia, jeżeli jesteśmy całe życie na diecie 1000 kalorii. To rzeczywiście tak, zwalnia i później, kiedy sobie wrócimy 1200, to nasz organizm już tak bardzo był przestraszony tego głodu, że on to 1200 wykorzysta jako nadwyżkę. I naprawdę można przytyć na 1200, jeżeli my stosujemy te 1000 kalorii. Ale ja mówię o poście przerywanym, czyli ty normalnie jesz przez cały dzień, tylko unikasz tego jedzenia wieczornego, kiedy ty wyciszasz swój organizm, kiedy twój organizm jakby nie spożytkuje już tej energii, lub o poście na przykład co drugi dzień, czyli o takim oczyszczaniu. Też jest to trudne do zachowania. Ale to byś w ogóle polecała regularnie? Że co nie, co dzień... jakiś tam na przykład jakiś taki czas w roku po prostu możesz sobie tak zrobić. Natomiast ja tego nie stosowałam i też jakby ja nie jestem ekspertem od postów, żeby opowiadać, jakie to ma efekty, nie wiem, jakby wiesz, naukowo wiem, jak to działa. Ja stosuję u siebie akurat czasami intermittent fasting i mi to pasuje. Natomiast w kontekście właśnie tej walki z tym przejedzeniem, żebyśmy po prostu, stąd się bierze insulino i leptynooporność, że jemy za dużo i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cały czas jemy. I są takie super 3 wskaźniki w organizmie, w komórce. Insulina, która zawsze jakby skacze w kontakcie z węglowodanami i z białkiem. Właśnie ta kinaza mTOR, która przeważnie włącza się w kontakcie z białkiem. I taka jeszcze inna kinaza AMPK. I to są takie 3 sensory metaboliczne komórki, które jakby mówią nam, jakby dzięki nim organizm jest w stanie włączyć albo wyłączyć tą autofagię, o której mówiłam. I jakby wiemy już, że jeżeli dostarczamy sobie cały czas węglowodany, białka, to kinaza mTOR i insulina uniemożliwi w ogóle włączenie tej autofagii. I po prostu, chociażby rozumiejąc te procesy,
dlatego nawet o tym mówię, że białko. Kiedyś ludzie myśleli, że a białka to możemy też jeść tak ad libitum sportowcy. To też jest nieprawda. Mhm. Od białka też można się zalać w przysłowiu, można przytyć i to też na przykład nie spowoduje, że jest to dobre w kontekście tego przejedzenia. Wydaje mi się, że w ogóle to z czym my się zmagamy, to gdybyśmy żyli troszkę wolniej i bardziej myśleli o tym, co jemy, jak jemy, jemy powoli, to naprawdę jedlibyśmy mniej po prostu. Ja dodam jeszcze od siebie 3 grosze a propos tego, że też nie chcę krytykować też diet, czy nawet tego jedzenia co 3 godziny, tylko chciałabym, żeby ludzie podejmowali te decyzje jakby świadomie dlatego, i dla że siebie. To przeanalizowali, tak. Zaobserwowali u siebie i to się u nich sprawdza. Ja znam ludzi, którzy wstają o 7 i od razu idą jeść śniadanie i to im pasuje, a znam osoby, które dopiero właśnie jedzą w południe, dlatego, że tak ich organizm funkcjonuje najlepiej. Też trochę mi się to kojarzy właśnie z ajurwedą, ale to już jest w ogóle osobna działka, ale nie w sytuacji, w której to jest bezrefleksyjnie narzucone z góry i właśnie jemy, o, jest 14, jem, nie jestem głodna, ale jem. No po co? Zgłodniejesz i wtedy będziesz miała jeszcze więcej radości z tego jedzenia. Mówi się, że rzeczywiście ma to nakręcić metabolizm i też są bardzo, jeżeli chodzi o świat naukowy, jest to podzielone rzeczywiście, że jedzenie co 3 godziny nakręca metabolizm, ale tak naprawdę nie wykazano, że poszczenie, to o którym ja mówię, to poszczenie nocne zwalnia metabolizm. Absolutnie nie. A na pewno będzie uruchamiało nam w większym stopniu te procesy autofagii, o której ja mówiłam i to wszystko też w kontekście, Boże, holistycznego funkcjonowania mózgu, no to wszystko ma bardzo dobre skutki po prostu. A powiedz mi, ten proces autofagii, czy tego recyklingu, czy on tylko może się włączyć właśnie, kiedy pościmy przez noc, czy na przykład, jeżeli pościmy między śniadaniem a obiadokolacją, to też on działa, jak to jest? Wiesz co, właśnie chodzi o te 16 godzin tak naprawdę. Te 16 godzin, czyli ten moment, w którym szczególnie właśnie, kiedy jest to ten post, dotyka jakby wieczoru, nocy, w którym organizm się regeneruje. Masz więcej jakby, też tak. To już jest od 1911 roku, pamiętam takie, czytałam badania, już jeszcze Hipokrates przecież mówił o tym, że głodówką tak naprawdę możemy wyleczyć pewne choroby, na przykład padaczkę. Dlatego, że organizm nie musi swoich sił i swojej energii pożytkować na trawienie, tylko na walkę z chorobą. I rzeczywiście do tej pory mówi się, że ograniczenie podaży kalorii bardzo restrykcyjne i dieta ketogeniczna, która troszkę imituje te szlaki sygnałowe, które są w poście, była lekiem na epilepsję. No właśnie, była dieta nawet ketogeniczna. Tak, ja bym chciała, żebyś powiedziała. Mój konik. Ja bym chciała, żebyś powiedziała kilka o tych słów, dlatego, że ja zawsze byłam mocno sceptyczna i nie mam dużo wiedzy na ten temat, powiem od razu szczerze, ale zawsze brzmiało mi to trochę nie ze zdrowo. I dlatego tak, bo pewnie kojarzyło ci się z boczkiem, smalcem i tak, po pierwsze, że ludzie to robią totalnie bez sensu, też słyszałam. A druga rzecz jest taka, że nie brzmi to dla mnie jak dobry sposób na życie długoterminowo. Tak, przede wszystkim w ogóle jest to temat dla mnie, którym bardzo mocno się interesuję. Zresztą działam też jako ekspert, coś nazwałaś sobie, nazwałam sobie to naukowy rozkminiacz. Ale w Keto, właśnie w takim projekcie, który ma na celu troszkę pokazania ludziom tej diety ketogenicznej, też są takie produkty bardzo wyselekcjonowane dla diety ketogenicznej. Chodzi o to, żeby pewne rzeczy naprawdę wytłumaczyć, jak jest, bo bardzo dużo mitów narosło wokół tej diety, była kojarzona z dietą Kwaśniewskiego, Atkinsa, ja nawet do końca nie wiem, o co tam chodziło. Jednak z biochemicznego punktu widzenia i dlaczego ketoza w ogóle znalazła zainteresowanie, przede wszystkim w kontekście leczenia epilepsji, to było to, że Boże, no cukier nie jest dobry. Ogólnie cukier nie jest dobry w takim kontekście, że aktywuje ścieżkę zależną od insuliny i szereg szlaków biochemicznych, które tak naprawdę zaangażowane są i w stany zapalne, i w procesy nowotworzenia, i w szereg rzeczy. Dlatego ja zaczęłam się interesować też tą dietą ketogeniczną w kontekście tego, jak to się działo z tym leczeniem, z tym farmakologicznym efektem. I właśnie wykazano, że głodzenie organizmu, czyli bardzo mocne ograniczenie podaży kalorii, powoduje, że metabolizm kompletnie się przestawia w organizmie, czyli przestajemy bazować na naszym głównym substracie energetycznym, takim najprostszym, najszybszym, czyli glukozie, a zaczynamy energię pożytkować z kwasów tłuszczowych. Z tłuszczu, które po prostu rozpadają się na kwasy tłuszczowe i te kwasy tłuszczowe, tworząc ciała ketonowe, dają nam energię. I wykazano, że tak naprawdę można w ten sposób funkcjonować, można żyć, może nasz mózg pracować i tak naprawdę ma to bardzo dobre efekty terapeutyczne. Mówię, w kontekście epilepsji to było nawet lepsze niż standardowe leczenie. No i zaobserwowano, że te same efekty, przynajmniej podobne, można uzyskać stosując dietę bazującą na tłuszczach, czyli dietę wysokotłuszczową, ale
tak jak tutaj właśnie podkreślam, jest to dieta wysokotłuszczowa, która nie ma też dużo węgli, czyli jest to zupełnie coś innego niż to Western Diet, które miała u nas w laboratorium karmiono myszy. Czyli stosujemy taki rozkład makroskładników, tam 75-80% tłuszczy, 20% białek, reszta to są, mówi się tam, około 5% węglowodanów. W przełożeniu jest to około 20 do 50 gramów węglowodanów dziennie, która spowoduje, że nasz organizm przestanie używać preferencyjnie, jako po prostu z wyboru, pierwsze źródło energii glukozy i cukier. Mhm. I wtedy dzieje się tak, że zaczynamy wytwarzać ciała ketonowe, te ketony, które stają się naszym substratem energetycznym i możemy działać. I tak naprawdę możemy działać i jest szereg efektów tak jakby korzystnych, jakby benefitów stosowania diety ketogenicznej. Przede wszystkim na pewno utrata wagi. Jest to bardzo dobra dieta redukcyjna, bo przede wszystkim pamiętajmy, że glikogen, cząsteczka glikogenu wiąże wodę. W momencie jakby zrezygnowania z tej glukozy, z glikogenu, bo organizm też wyzbywa się tego glikogenu mięśniowego i wątrobowego, zaczynamy uwalniać bardzo duże ilości wody. Przez to też trzeba to wszystko właśnie robić mądrze, bo w trakcie diety ketogenicznej, no, podstawą jest nawadnianie, bo tracimy naprawdę bardzo dużo wody. Jest to tak zwane wyżyłowanie, co nawet widać, że ludzie po prostu zaczynają być tacy kolokwialnie w dietetyce sportowej docięci. Więc przede wszystkim na pewno redukcja, ale oczywiście to wszystko musi być zrobione z głową, ale wiesz, jeśli chodzi o benefity, też jest to bardzo dobra metoda i badania wskazują na walkę z insulinoopornością, czyli dla osób, które mają problem z tą ciągłym łaknieniem i podażą cukru. Czyli nauczymy swój organizm korzystać z innych źródeł, jest coś innego niż glukoza i my możemy na tym normalnie funkcjonować. Również są takie efekty w kontekście kognitywnego działania, czyli w kontekście pracy mózgu. Rzeczywiście na diecie ketogenicznej i sama miałam epizod bycia na ketozie, czułam się naprawdę super. Potrzebujemy jakby mniej snu, oczywiście sen jest super ważny, więc jakby to nie chodzi o to, że o, śpimy 3 godziny i się cieszymy, nie. Ale jesteśmy bardziej wyspani, działamy jakby, wiesz, chodzi mi o takie prężne działanie, nie jesteśmy zmęczeni, nie mamy takich brain fogów, czyli takich zjazdów, szczególnie ja często tak miałam, jak jadłam na przykład owsiankę rano, najadałam się nią do momentu, natomiast szybko skacze Ci insulina, ona momentalnie też szybko spada, no i nie wiem, wilczy głód i też takie, wiesz, ja miałam zawsze po owsiance, która była moim ukochanym jakby no, śniadaniem, bez którego, wiesz, ja zawsze słoik gdzieś jechałam i musiała być owsianka, więc no dieta ketogeniczna naprawdę ma wiele zalet, szczególnie dla ludzi, którzy borykają się z otyłością, którzy borykają się z takim ciągłym głodem, bo też leptynę bardzo reguluje i w kontekście leptynooporności dieta ketogeniczna wydaje się, że jest ok. Mówię wydaje się, bo ja zawsze boję się używać dużych słów, że jest tak na pewno lub tak nie ma. Każdy powinien, jeśli chce, spróbować na sobie, tylko przede wszystkim dobrze to zrobić, mądrze to zrobić i zbilansować jakby. Warto wiedzieć, że dieta ketogeniczna i bardzo dużo o tym piszę i mówię właśnie w kontekście tych działań moich z keto-keto, ale staram się pisać tam takie teksty, które tłumaczą tak naprawdę człowiekowi, o co chodzi, z czym to się je, co się powinno jeść, czego się nie powinno. Przede wszystkim odganiać troszkę takie mity, że właśnie kilo smalcu, wiesz, boczek, bo to nie o to chodzi. Dieta ketogeniczna to jest dieta przede wszystkim ograniczająca węglowodany i dodająca tłuszcze, ale głównym jakby clue w tej diecie jest ograniczenie węglowodanów. Ty możesz te tłuszcze mieć z awokado, z łososia, no ciężko jest rzeczywiście zbilansować tą dietę na diecie wegańskiej, ale możesz to zastępować olejem MCT, olejem kokosowym, łososiem, tłustymi rybami, właśnie awokado, orzechami. Jesteś w stanie sobie to zbilansować, głównie też mięso. Wcale nie musisz jeść, wiesz, kilograma bekonu, smalcu czy masła. Jest to rozwiązanie, wiadomo, jak każda dieta restrykcyjna jest dietą trudną, ale naprawdę przynosi efekty. A jeżeli chodzi o tą ciągłość, to wydaje mi się, że epizodycznie. To znaczy, ja nie wyobrażam sobie być cały rok na diecie ketogenicznej, nawet dlatego, że chcę żyć z tym cyklem dobowym, jakby cykl pór roku, jeżeli są owoce, jeżeli idę na bazar i widzę te pachnące pomidory, rzodkiewki, czereśnie, to wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy nam natura to daje, to jedzmy to, a bardziej widzę to tak, jak wiesz, Eskimosi, kurczę, jest zimno, jest zima, to wtedy jadło się smalec, tłuste foki, bardziej stawiało się na to i rzeczywiście, no naprawdę obserwuję bardzo fajne efekty diety ketogenicznej, tylko mądrej, z takim dobrym wejściem w tą ketoadaptację, wiesz, tak mówię tutaj półsłówkami, bo o ketozie to mogłybyśmy gadać, myślę, z 3 godziny kolejne, ale mądra ketoza, fajnie przeprowadzona dieta ketogeniczna naprawdę ma super, super efekty. Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, to też jest takie stwierdzenie trochę ogólne, ktoś jest zdrowy, powiedzmy, nie boryka się z żadnym konkretnym schorzeniem, to czy jest w ogóle sens próbowania tej diety? Wiesz co, dieta ketogeniczna jakby ma benefity, znaczy
Jeżeli ktoś jest zdrowy, no ja jestem zdrowa, moi znajomi są zdrowi i próbujemy dietę ketogeniczną, no na pewno jeżeli chodzi o to, co ja widziałam u siebie, bo chcę mówić jakby o swoim one case study, zdolności takie pracy głowy. Ja czułam się rzeczywiście bardzo pobudzona, nie miałam żadnych takich, mówię, kognitywnych jakichś, kurczę, zjazdów, czyli takich poznawczych, że byłam zamroczona. Często tak miałam, gdy jadłam dużo węglowodanów. Też mówię, parametry takie, wiesz co, metaboliczne, czyli to, że nie chciało mi się mniej jeść. Łatwiej było prowadzić mi te posty, intermittent fasting. Wiesz co, no jest szereg rzeczy, które są benefitami, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to trzeba dopasować do siebie. Jeżeli komuś pasuje dana dieta, to nie zachęcałabym go, kurczę, wiesz co, teraz wrzucaj dietę tłuszczową, bo jeżeli jest Ci tak dobrze i Ty się z niczym nie borykasz, czyli czujesz się super ze swoją sylwetką, Twój metabolizm jest dla Ciebie okej, nie czujesz, nie masz żadnych problemów z insuliną czy leptynoopornością, to wiesz, można spróbować, ale jakby nie widzę tutaj konkretnych wytycznych. Zresztą tak jak w przypadku każdej diety, no nie wiem, czy to jest post Dąbrowskiej, czy jakieś tam diety, które coś ograniczają, dla mnie podstawą są na dzień dobry wyniki badań. Jeżeli ktoś ma sprawdzony woreczek żółciowy, wątrobę, parametry związane z tarczycą, to wtedy można myśleć sobie o tym zbilansowaniu w kontekście diety ketogenicznej, ale no po prostu tak jak wszystko, warto zrobić to z głową. Jedyny mit tutaj chciałabym też taki obalić, wiele kobiet właśnie boi się wchodzić na dietę ketogeniczną, na ketozę ze względu na tarczycę. Tak. Bo rzeczywiście wiemy, że no tarczyca bardzo łatwo naprawdę, żeby zepsuć gospodarkę hormonalną faceta, to trzeba być głupkiem, a kobietę możesz nawet bardzo umiejętnie prowadzić, możesz to zrobić. To już chyba 3 razy dzisiaj powtórzyłam. Ale rzeczywiście jest tak, że żeby tarczyca prawidłowo funkcjonowała, czyli żeby konwersja tego znanego, pewnie z oznaczeń dla dziewczyn, dla kobiet, hormonu T4 do T3 zachodziła, to różne szkoły są. Mówi się, że nie są potrzebne, są potrzebne. Ja twierdzę, że węglowodany są potrzebne do tej konwersji w pewnym stopniu. Więc nieumiejętne wejście w ketozę, czyli nagle rzucenie się na obcinam kalorie do 1000, jeszcze obcinam całkiem węglowodany, można sobie troszkę zrobić krzywdę z tarczycą. Natomiast mądre rozpisanie tej kaloryki, czyli przede wszystkim wchodzisz w dietę ketogeniczną, to już zapewniasz sobie pewien stres dla organizmu. Twój organizm już szaleje, bo nie wie, co się dzieje. Nagle nie ma glukozy, nagle muszę zacząć korzystać tylko z kwasów tłuszczowych. To już jest stres. Jeśli jeszcze obetniesz kalorie na tej diecie ketogenicznej, to dostarczasz mu podwójny stres. I często jest tak, że po pierwsze te kobiety nie chudną, tylko tyją. Po drugie jeszcze psuje się tarczyca. I trzeba wiedzieć, że w momencie, kiedy jesteś na ketoadaptacji, czyli wchodzisz w dietę ketogeniczną, masz wtedy bardzo duże te progi, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu, nie tnij kalorii. Jest kilka takich po prostu kruczków, które jeżeli się przestrzega, to naprawdę dieta ketogeniczna bardzo dobrze działa. To może obalmy jeszcze taki mit, że ja wielokrotnie słyszałam, że właśnie nasz mózg jakby działa na glukozie. Tak. Bo działa, ale już tłumaczę. Rzeczywiście neurony to są komórki, które potrzebują glukozy do funkcjonowania. Podobnie jak jest wiele komórek, które rzeczywiście od tej glukozy są zależne, ale glukozę możemy sobie wytworzyć sami. Jest tak zwany proces glukoneogeneza, która powoduje, że organizm wytwarza glukozę z niecukrowych źródeł. To mogą być aminokwasy, to mogą być kwasy tłuszczowe i organizm, owszem, mózg potrzebuje tej glukozy, ale w momencie, kiedy my jej nie dostarczamy w takiej postaci prostej, masz, zjedz sobie tą glukozę, która krąży mi w krwiobiegu, wytwarza sobie tą glukozę niezbędną dla mózgu w procesie glukoneogenezy. I rzeczywiście on jej potrzebuje, ale są ludzie, którzy są bardzo długo na dietach ketogenicznych i świetnie sobie radzą. I ja też miałam epizod niedawno w swoim życiu takiej bardzo intensywnej pracy twórczej i byłam wtedy na diecie ketogenicznej. Więc wytwarzamy sobie ją sami. Po prostu też jest to troszeczkę problematyczne w kontekście, jeżeli ktoś na przykład dużo trenuje, jeszcze pracuje głową i jest na diecie ketogenicznej, ale też jest na to rozwiązanie i to nazywa się targetowana dieta ketogeniczna i cykliczna dieta ketogeniczna, kiedy w momentach, w dniach w okresach, czyli mam trening, czyli przed i po treningu dorzucam sobie te węglowodany nawet do 100 gramów, albo cykliczna dieta ketogeniczna, kiedy dni treningowe mam węglowodanowe, a dni nietreningowe nie. Taka osoba, która trenuje, może sobie po prostu na to pozwolić bez wybicia z ketozy, no bo jakby ten glikogen mięśniowy jest jej potrzebny do treningu. Więc są pewne rozwiązania, pewne takie lifehacki, które się stosuje, żeby pewne rzeczy obejść. Ale tak obalam ten mit, że mózg potrzebuje glukozę dostarczoną z zewnątrz. Mózg potrzebuje, ale może sobie ją wytworzyć. A jeżeli stwierdzę, że jakby nie czuję potrzeby przejścia na dietę ketogeniczną, natomiast
chciałabym na przykład więcej przyjmować tłuszczy, mniej węglowodanów. Uważasz, że to jest dobra decyzja dla naszego organizmu? Wiesz, to dobre tłuszcze, takie, które mają omega-3, czyli wszelkiego rodzaju orzechy, czy zresztą no, sama wiesz, olej z awokado, czy olej z wiesiołka, super. Myślę, że tak, bo wiesz, Karola, ciężko też mi powiedzieć, bo musiałabym, nie wiem, zobaczyć jakieś parametry. Jeżeli ty dobrze się czujesz na tej diecie, nie masz żadnego, twoja krzywa insulinowa, nie masz insulinooporności, wszystko jest okej, okay, to jakby ja się tak zastanawiam, okej, fajnie kombinować, fajnie próbować, ale jeżeli nam jest tak dobrze, to jakby wiesz, jest okej. Okay. Natomiast ogólnie ja jestem na diecie niskowęglowodanowej, bo po prostu dobrze się tak czuję. Czuję się tak jakby nieprzejedzona, czuję się tak, że nie mam właśnie tej senności, funkcjonuję okej, okay, dobrze mi się na tej diecie też trenuje, jakby nie mam poczucia zmęczenia po treningu. Natomiast ogólnie ja jestem orędownikiem tych postów, czyli przejmowania mniejszej ilości pokarmu, a co za tym idzie w kontekście tłuszczu, będzie to łatwiejsze do uzyskania, po prostu tłuszcz bardziej syci. Naprawdę, ludzie na diecie ketogenicznej jedzą mniej. Ludzie na diecie ketogenicznej po prostu siłą rzeczy stosują często IF, intermittent fasting, bo jak zjadasz trzy posiłki, które mają sobie bardzo dużo tłuszczu, a gram tłuszczu dostarcza nam 9 kalorii, w przeciwieństwie do węglowodanów to są 4 kalorie, dłużej nas syci, tłuszcz też jakby bardziej wysyca nam, nawet wiesz, jeżeli chodzi o to, co my czujemy w żołądku, to siłą rzeczy będziesz zjadała mniej. Węglowodany powodują to, że my częściej jesteśmy głodni, bo wyrzucają nam insulinę. To mnie zastanawia, czy to może iść w parze z tym celebrowaniem jedzenia i czerpaniem przyjemności z jedzenia? W sensie, jeżeli jesz mniej, czy jeżeli jesz jedzenie tłuszczowe? To tłuszczowe. Czy właśnie te restrykcje nie zabierają nam trochę tej przyjemności z całego tego obrządku? A ja właśnie tak sobie myślę na przykład na swoim przykładzie. Ja rzeczywiście zjadam 3 posiłki, czasem to są nawet 2 posiłki. I powiem Ci, że ja się bardziej cieszę tym posiłkiem. Mhm. Jeżeli zjadałam tak, bo też miałam, mówię, epizod, że w trakcie, nie wiem, studiów doktoranckich doświadczenie miałam w labie, ale kurczę, muszę zjeść, więc zostawiałam tam swoje komórki, szłam zjeść, nie wiem, serek wiejski czy coś. I ja wtedy tak jadłam bardziej, bo to była jakby moja powinność. Mhm. A teraz, kiedy sobie zjadam super dobre śniadanie, jestem syta, bo ja rzeczywiście mam dietę, która bardziej obfituje w tłuszcze i w białko, zjadam dopiero kolejny posiłek o 15. Czekam tak naprawdę też na ten posiłek. Czekasz, aż zgłodniesz? Tak, czekam, aż zgłodnieję. Mi osobiście to smakuje bardziej i bardziej to celebruję. Więc mówię, to wszystko jest tak bardzo indywidualne i każdy powinien znaleźć sobie swoją ścieżkę, ale wydaje mi się i też super się cieszę, że o tym rozmawiamy, że jeżeli ludzie zaczną rozumieć te pewne mechanizmy, które nami rządzą, nawet to, Boże, no dla mnie zjedzenie na świeżym powietrzu, nawet jak mam usiąść, nie wiem, w otwartym bagażniku samochodu i wyjąć sobie na kolanach i zjeść kanapkę, to ta kanapka jest 30 razy pyszniejsza niż w domu. I po prostu też mam wrażenie, że mnie to jakoś tak, kurczę, bardziej syci. I wiem, że dla niektórych ludzi może się to wydawać jak jakiś zabobon, ale tak rzeczywiście jest. Więc dla mnie osobiście mniej jedzenia, super dobrego i wartościowego jedzenia, a mniej, to jakby nie ma tutaj dla mnie żadnych minusów w tym kontekście. Bo wspomniałaś o głodówce, ale w zasadzie nie powiedziałyśmy, jakie są korzyści z tego. Mhm. Jak w ogóle przejść głodówkę w zdrowy sposób. Wiesz co, to tutaj mogę Ci powiedzieć, że moja bardzo dobra koleżanka, może kiedyś z nią pogadamy, Daria Łukowska, ona rzeczywiście pości, stosuje głodówki, ostatnio miała 7 dni, Jezu, trzymałam za nią tak bardzo kciuki i później mówiła, że jajecznica była najpyszniejsza na świecie. To Daria stosuje głodówki tak rzeczywiście na sobie. Ja głodówek nie stosowałam osobiście, ja stosuję tylko te posty przerywane. Natomiast te benefity, o których jakby mówimy w kontekście chociażby tej autofagii, no to rzeczywiście dla mnie są znamienne. I właśnie jeżeli chodzi też o te choroby neurodegeneracyjne, czy choroby, które są spowodowane odkładaniem amyloidu beta, czy białka tau, źle uformowanych, źle spofałdowanych białek w mózgu, też wykazują, że ograniczanie podaży kalorycznej i głodówki powoduje, że następuje czyszczenie w mózgu, więc to jest ten benefit. Natomiast jeżeli chodzi o takie przejście, to wiem, z tego co wiem, to Daria się zawsze bardzo mądrze i dobrze przygotowuje wcześniej. No i naprawdę to jest jakby wet głodówka, tak? Czyli piję, wiem, że też piję czarną kawę, jakąś tam herbatę. Myślę, że jeżeli jest to zrobione z głową, to da się to przejść. Tylko to już jest dla takich graczy. Dla mnie 7 dni głodówki to rzeczywiście jest już wyczyn. Więc te posty, ja sobie tego nie ja wyobrażam. Też nie, absolutnie. Ale też fajne właśnie tutaj w kontekście tego, bo to mówię, nie dla wszystkich, ale też profesor Longo, Walter Longo w Stanach Zjednoczonych, taki prekursor właśnie fasting mimicking diet bodajże, czyli diety imitującej post, zaczął szukać pewnych rozwiązań, które po pierwsze no będą łatwiejsze dla normalnego człowieka, czyli jakieś związki, jakieś elementy pożywienia czy związki aktywne, które będą nam aktywowały podobne ścieżki sygnałowe. I właśnie on, ta dieta, co Ci mówiłam, sirtuin based, czyli dieta, która bazuje na polifenolach, na zielonej herbacie, na dużej ilości owoców,
aktywuje te same ścieżki sygnałowe sirtuinowe, które są aktywowane w trakcie głodówki. Oczywiście nie w takim stopniu, ale warto sobie na ten temat poczytać. Czyli te elementy, które włączone do diety będą nam w pewnym stopniu aktywowały podobne elementy. Wspomniałaś o czymś, o czym ja właśnie myślałam, więc mam wrażenie, że tutaj telepatia, o ile teraz czegoś nie pomylę, czy właśnie Alzheimer jest chorobą neurodegeneracyjną? Tak. Jak Boże, ma się Alzheimer do jedzenia i czy można wpłynąć? Bo ja też słucham wiele takiego podcastu w zeszłym roku właśnie o mężczyźnie, który mówił, że dietą można wstrzymać Alzheimera, szczególnie jeżeli wiesz, że na przykład genetycznie możesz mieć predyspozycję. Tak, może to jest w ogóle, Karola, to chyba się jeszcze umówimy na następne 5 godzin, bo choroba Alzheimera to w ogóle był przedmiot mojej pracy doktorskiej, więc jakby ja badałam, tak, badałam różnicę między formą sporadyczną choroby Alzheimera, a formą rodzinną, bo forma sporadyczna to po prostu tak ciężko stwierdzić nam jakiś czynnik etiologiczny, no pojawia się po prostu demencja starcza, często się mówi, że nie wiem, palenie papierosów, jakieś tam urazy mózgu, no szereg czynników może wpłynąć, chociaż też palenie papierosów mówiło się niegdyś, że jest czynnikiem. Później mówiono, że palenie papierosów rozbija nam beta-amyloid w mózgu, więc palmy. Tu jest bardzo enigmatyczna kwestia, jeżeli chodzi o tą formę sporadyczną. Forma rodzinna rzeczywiście jest tak, że pojawia się w wyniku mutacji i to jest mutacja tam w dwóch takich białkach APP i PS1 i pojawia się bardzo szybko, nawet miałam pacjenta 35-letniego o zgrozo, bardzo szybko i bardzo ostro, czyli jest bardzo szybki progres choroby, bardzo mocno manifestuje się i rzeczywiście tutaj jest tak jakby no nieuchronny rozwój tej choroby. I właśnie przedmiotem mojej pracy doktorskiej było przede wszystkim, to było dla mnie takie fajne i ciekawe, że badałam mózgi jakby z jednej strony tam jakieś odniesienia, ale badałam krew tych ludzi i komórki skóry, czyli hodowałam ich fibroblasty i krew i limfocyty B i szukałam pewnych zmian molekularnych w krwi tych ludzi jeszcze przed tym, jak choroba się rozwinie, czyli żeby poszukać tak zwanego markera, zobaczyć co się dzieje, jakie białka się zmieniają, jakie elementy są poruszone w tej układance, żebyśmy mogli powiedzieć, że oho, ten człowiek rozwinie chorobę Alzheimera. Parę fajnych rzeczy udało się pokazać. I to ja badałam jakby, wiesz, tak typowo. Natomiast w trakcie mojego doktoratu bardzo fajny projekt mojej takiej mocno zaprzyjaźnionej postdoczki się rozpoczął, Ani. Zaczęli badać wpływ właśnie zaburzeń trzustki i tej, o której wspominałam już, tak zwanej Western Diet, na to, czy myszy rozwiną stany zapalne w mózgu. Badały to poprzez taki marker GFAP, czyli takie białko stanu zapalnego wydzielanego przez komórki glejowe. I szereg badań już wcześniej, jakby co dla nas było taką przesłanką, że warto te badania prowadzić, było to, że rzeczywiście dieta prozapalna, czyli przetworzona tutaj po prostu na hura, mocno cukrowa, mocno zawierająca duże ilości cukru, przetworzona właśnie ze znaczną ilością cukru. Ale cukru masz na myśli dodanego, czy cukru... Dodanego. Okay. Ja mówię o sacharozie, ja mówię o glukozie, ja mówię o białym cukrze. Ja nie mówię o cukrach naturalnie występujących bananach. W typu bananach, fruktozach. Broń Boże, nie. Oczywiście o fruktozie też się demonizuje, mówi się, że jest zła, bo jakby fruktoza nie jest okej, ale pamiętajmy, że fruktoza nie jest okej w postaci syropu glukozofruktozowego dolanego, tak. Fruktoza w owocach jest jakby, jej działanie to niekorzystne, powiedzmy, jest niwelowane chociażby przez pektyny, przez błonnik. I jakby wyrzut insuliny po fruktozie z owocu będzie zupełnie inny niż wyrzut insuliny po fruktozie w płynie, bo po prostu mamy błonnik, który nam obniża to. Dokładnie tak, więc jedzmy owoce. Ja tutaj obalam mit, żeby nie jeść owoców. I tak, naprawdę, dieta prozapalna i dieta bogata w cukier powoduje zmiany w mózgu. Powoduje, jakby nakręca całą gigantyczną kaskadę, ale chociażby stan zapalny, stres oksydacyjny, czyli wolne rodniki, czyli te elementy, które przyczyniają się do tego, że powstaje nam białko tau. Poza tym, tak jak właśnie Ci też mówiłam w kontekście autofagii i tych chorób nagromadzeniowych, choroba Alzheimera jest właśnie takim przykładem choroby z nadmiaru. Tam mamy źle pofałdowane białka, mamy odłożone płytki amyloidowe, które na przykład mogłyby się w pewnym stopniu oczyszczać w momencie, kiedy my pościmy i włącza się autofagia. Szereg po prostu też badań, które wskazywały na przykład na rolę mikrobioty, czyli dbałości o naszą mikroflorę, a jak wiemy, cukier absolutnie nie jest przyjacielem prawidłowej mikroflory i nie wpływa na to, żeby jakby te dobre bakterie w naszych jelitach bytowały. I też ta mikroflora wpływa na przykład na to, jak funkcjonuje nasz mózg. Chociażby przez tą, co zaczęłaś, zresztą zaczęłyśmy rozmowę od osi mózg jelita, nerw błędny, który połączony jest z pieniem mózgu, z naszymi jelitami, no daje jakby sygnał. Wykazano, że jeżeli jest stan zapalny w jelitach i mamy no po prostu wielki bałagan w jelitach, to wszystko dochodzi do mózgu i rozpoczynają się problemy. Ale powiedziałabyś, że taka dieta przeciwalzheimerowa jest po prostu dietą dla mózgu? Tak. I to byś
Tak, powiedziałam. Rekomendowała każdemu? Absolutnie. Znaczy ja w ogóle każdemu rekomenduję dietę niską, ubogocukrową. Mówię cały czas, oczywiście podkreślam o tym cukrze dodanym, czyli dietą, która jest bogata w cukier przetworzony, w produkty przetworzone, z znaczną ilością cukrów, słodycze. To wszystko nie sprzyja tak naprawdę ani związkom antyoksydacyjnym, które muszą w tym mózgu działać, ani neuroprzekaźnikom, ani nasza mikroflora chociażby, tak, nie działa dobrze, a wiemy, że mikroflora czy witaminy z grupy B, które sobie są produkowane przez mikroflorę w naszych jelitach, odpowiadają za produkcję serotoniny. To wszystko są tak bardzo połączone naczynia, że no absolutnie tutaj teraz myślę, że mamy trend i najbliższe lata, bo już zaczyna się to dziać, nie będziemy szukać już, tak jak ja przecież badałam jeszcze różnego rodzaju przeciwciała na amyloid beta, czy memantynę, jak działa, czy jakieś środki, które będą wspierały układ cholinergiczny, czyli w Alzheimerze farmakologicznie, teraz zaczyna się szukać rozwiązań w diecie. Nawet jak w PubMedzie wpisze się diet, Alzheimer's disease i tam szereg keywordsów, to wyskakuje milion publikacji, które wskazują, że dieta przeciwzapalna, czyli warzywa, owoce, dobre tłuszcze, orzechy, mała ilość czerwonego mięsa, ryby, wiesz, dobrze zbilansowana suplementacja, to po prostu ma znaczenie i to widać nawet na osobach z tak zwanym MCI, czyli Mild Cognitive Impairment, czyli już takie delikatne zaburzenie poznawcze, ale jeszcze nie rozwinął się Alzheimer i na takich ludziach prowadzi się właśnie badania, dodaje się im, jakby karmi się je bardzo dobrze zbilansowaną, przeciwzapalną dietą ubogą w cukier i już są obserwowane pewne, no naprawdę znamienne sygnały. Znowu czytasz mi w myślach, bo chciałam się Ciebie zapytać, jakie są takie Twoje top rzeczy do jedzenia dla mózgu, ale są to aż całe grupy. Wiesz co, wszystko... Nie można powiedzieć, jedz takie orzechy, takie warzywo i będziesz po prostu super. Wiesz co, można tak powiedzieć troszkę w kontekście na przykład neuroprzekaźników, bo po prostu my też tak czasem zapominamy o tym i myślimy, że kurczę, my jako ludzie to sterujemy kompletnie naszym myśleniem, samopoczuciem, nie wiem, tym, że czujemy się w stanie depresyjnym czy w euforii, a niestety no tak jak Richard Dawkins, wiesz, samolubny gen, mówił, że jesteśmy trochę maszynką do przenoszenia genów, to nami naprawdę polecam. Opinie są podzielone, Dawkinsa się kocha albo się nienawidzi, ja natomiast samolubny gen i najwspanialsze widowisko świata bodajże czytałam, polecam, tak nawet, żeby wiesz, socjobiolog, więc generalnie tłumaczy fajne pewne procesy. Ale my rzeczywiście jesteśmy sterowani przez chemię mózgu i właśnie przez wspomniane neuroprzekaźniki, czyli jest ich bardzo dużo, ale te podstawowe cztery, czyli serotonina, wiadomo, szczęście, dopamina, to pobudzenie, motywacja, acetylocholina, pamięć, poznawczość, czyli te wszystkie takie działania behawioralne i kognitywne, właśnie to, co dotknięte jest w chorobie Alzheimera i GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy, uspokojenie, taki chill, to co włącza nam się w medytacji. I tu rzeczywiście są pewne takie krótsze lifehacki i rzeczy, które można jeść ku dobremu dla neuroprzekaźników. I na przykład tryptofan, czyli banany tutaj dla wegan. Tryptofan to jest po prostu super źródło dla serotoniny, a z serotoniny później wytwarza nam się melanina, więc jesteśmy szczęśliwi, ładnie śpimy. I to wiemy, że rzeczywiście tryptofan to jest taki klucz dla serotoniny, na przykład dla dopaminy, tutaj troszkę dla wegan może być, można suplementować, ale głównie L-tyrozyna i fenyloalanina, czyli nabiał, ryby, awokado, to są produkty bardzo mocno bogate w fenyloalaninę i w tyrozynę dla dopaminy, ale można też sobie suplementować to w postaci właśnie NALT, tam jest kilka suplementów, tu już nie będę wymieniała. GABA, to jest w ogóle bardzo, chyba nie wiem, czy dużo ludzi o tym wie, ale ten kwas gamma-aminomasłowy, czyli ten neuroprzekaźnik, który jest często zaburzony u osób nadpobudliwych albo u osób, które nie mogą spać, ciągle się zamartwiają, są takie przestymulowane, to najcudowniejszym źródłem GABA są kiszonki. Kimchi, wszelkiego rodzaju fermentowane, wiesz, kapusty, ogórki kiszone, ponieważ one bardzo dobrze, zobaczyć znowu połączenie mózg, jelita. Kiszonki są cudownym probiotykiem dla jelit, a w jelitach właśnie to wszystko się dzieje, są wytwarzane też neuroprzekaźniki. I cóż jeszcze? Dla acetylocholiny cholina. Jajka, podroby, jakiegoś tam rodzaju wątróbki, ale też jeżeli jeszcze jest na diecie wegańskiej, to wszystko to, co będzie bogate w metioninę i w serynę. W ogóle sezam, tak naprawdę dla wszystkich neuroprzekaźników jakby taki wspólny mianownik. Orzechy brazylijskie, też nie można przesadzać, bo dużo selenu mają, ale kilka sztuk dziennie sobie można zjeść. Pestki, dyni, sezam, wszystko co zielone, czyli szpinak, brukselka, z kapustnymi trzeba uważać, może znowu dygresja, przy tarczycy. Bo goitrogeny, ale wszystko co zielone generalnie to dla neuroprzekaźników i warto o tym wiedzieć, bo tak naprawdę często ludzie, wiesz, mają tak zwane też
modne teraz mgły mózgowe, brain foggy. Też tak kiedyś trochę było, że jak nie wiadomo, co ci jest, to Hashimoto. Tak. To teraz jak nie wiadomo, co ci jest, to mgła mózgowa, ale rzeczywiście tak jest, że jakby patrz, zataczamy koło, bo przez to przebodźcowanie i przez to wszystko, o czym mówiliśmy na początku, my mamy problem ze skupieniem, my mamy problem z złapaniem myśli, coś nam umyka, tak naprawdę jesteśmy totalnie rozkojarzeni i można sobie zrobić fajny test online, dostępny test Bravermana, który pokazuje, jak, na jakiej zasadzie stoisz ze swoimi neuroprzekaźnikami troszkę, czyli co masz tam zaburzone, czego jest w niedomiarze. Super, jest, musimy tak, to podziękować. Tak, super rzecz, naprawdę, to jest stworzona lata temu, ale myślę, że jest prawdziwe. I naprawdę dietą można sobie wyrównać te neuroprzekaźniki i tak po prostu się z tym oswoimy, że jesteśmy zależni od tej chemii w mózgu, bo przekazywanie sygnałów i to, jak działa nasz mózg, jakby wiesz, w kontekście tego, że jesteśmy sprawni nerwowo, to jedno, ale emocje, wszystko, nawet to, Boże, no czasem wiesz, wstajesz rano i ta kawa jest tak samo pyszna, a jednak masz depresję, nie? W sensie jest ci dzisiaj źle, a może ja tak miałam, jadłam, o właśnie, mało węglowodanów, swego czasu jadłam dużo białka wieczorem. To jest, myślę, dobra dygresja, bo jadłam dużo białka wieczorem, a wiemy, że białko, szczególnie właśnie aminokwasy rozgałęzione, rywalizuje z tym samym receptor o tryptofan. Mhm. A tryptofan daje ci serotoninę i melatoninę. Ja jadłam wieczorem ten twaróg po treningu i nie mogłam spać. I dopiero później zrozumiałam, że nie mogłam spać, bo nie wytworzyłam sobie serotoniny i melatoniny. Czyli wiedząc pewne takie zależności, nawet możemy mieć większą świadomość takiego timingu jedzenia pewnych rzeczy. Czyli nie jemy białka na samą noc, tylko na przykład spoko jest zjeść banan, który da ci tryptofan. I ludzie, którzy zmagają się z takimi wahaniami nastroju, czy właśnie z problemem z motywacją, z takim... Prokrastynacja na przykład. Mhm. To jest bardzo często też element u ludzi występujących, którzy mają niedobory dopaminy. A można sobie naprawdę dietą, zanim sięgniesz po te suple, po tą farmakologię, to spróbuj to zrobić, wyrównać dietą. A z jakich źródeł polecałabyś czerpać właśnie informacje? Bo to jest, wiesz, dużo różnych wiadomości, które teraz przekazujesz. Tak. Żeby to dostosować do siebie, sobie to wszystko wyregulować, no potrzebna jest jakaś wiedza. Wiesz co, jeżeli chodzi o, w ogóle, to też tak, lokowanie produktu, ale ja ostatnio współpracowałam też jako tam taki ekspert naukowy z Brain Society i napisaliśmy darmowy w ogóle e-book. Jak się wejdzie na stronę brainsociety.com, można pobrać e-book, w którym ja tam jakby byłam od Adam Bartkiewicz i Marta Ploch, świetni ludzie, też naprawdę bardzo fajnie. Marta z psychologii, Adam właśnie o brain hackingu gadał, pisał o przebodźcowaniu. Ja tam byłam od strony takiej bardziej neuro i neuroprzekaźników. Tam jest dużo fajnej wiedzy przekazanej w przystępny sposób i to jest free. No i zgadzam się, jest dużo takiego troszkę motłochu informacyjnego w internecie na ten temat. Tutaj też nawet jak chcemy dobrze, to też jesteśmy przestymulowani. Jesteśmy przestymulowani i jakby ja się nie dziwię też, Karola, no nie oszukujmy się, sama obserwuję jakby ilość szkoleń, jakichś webinarów, wszystkiego ludzi, którzy tak naprawdę, wiesz, nie ujmuję, bo ktoś nie musi kompletnie mieć wykształcenia takiego, ale jeśli nazywamy się naukowcami, czy biologami, czy biochemikami i sami wiemy, ludzie nam wierzą, to czymś to ugruntujmy, czymś to potwierdźmy. Jest duża odpowiedzialność. Rzeczywiście teraz to wszystko rozchodzi się pocztą pantoflową. No, same my widzimy, mamy podcast, ktoś tego słucha i ktoś podejrzewam nam w jakimś tam stopniu wierzę, tak, ale się na tak, ja wiesz, chętnie, jeżeli będziesz chciała podlinkować, mogę podesłać jakieś linki do stron, gdzie ludzie mogą się z tym jakby zaznajomić, natomiast ja też swoją stronkę niedługo odpalam, gdzie będę chciała, już piszę w zasadzie o tym, w sumie o tych rzeczach, które są mi blisko, o neuro, o biochemii, o diecie, żeby jakoś to trochę wyrównać i oswoić, bo dla ludzi, wiesz, fenyloelanina, L-tyrozyna brzmi czasem kosmicznie, a tak naprawdę awokado, drób, nie? Mm-hmm. To jest po prostu to źródło, o którym warto wiedzieć i jeszcze jak to upakujemy w dobry czas i wiesz, to wszystko zrobimy dobrze z rytmem dobowym, to myślę, że w ogóle bylibyśmy nieśmiertelni. Czyli chcesz trochę jakby odczarować tę naukę, żeby dla ludzi była ona bardziej dokładnie przystępna. Dokładnie tak, bo nawet dla mnie, jak czytam pewne analizy, po już w sumie 11 latach bycia w tej biologii, coś wydaje się niejasne, to sobie myślę, Boże, jeżeli tak człowiek, który, no nie wiem, jest architektem, czy jest, kurczę, wiesz, pracuje w marketingu, to przeczyta, jest to kompletnie niezrozumiałe i wtedy nie oszukujmy się, ten ktoś jest przerażony. Mhm, i zawsze sięgnie... Powinna być elitarna. Tak. Powinna być totalnie dostępna. I sięgnie po produkt, wiesz, na szybko. I no, wydaje mi się, że spoko, żeby to propagować w ogóle. W jednej z wypowiedzi wspomniałaś o suplementacji. Mhm. Jesteś zwolenniczką suplementów? Wiesz co, mądrych. I takich, że
to jest Tobie potrzebne, bo naprawdę my Polacy jesteśmy mistrzami po prostu. Tak, ale my lubimy suplementować, na przykład suplementować, wiesz, sama pracowałam w tym rynku i obecnie też jakby działam, tylko tutaj chcę działać z czymś, co naprawdę jest dobre, jest mądre i to ma znaczenie, bo jeżeli już wydajesz tą kasę i bierzesz coś, to wiedz, że Ci to pomoże i że Ci to nie zaszkodzi i rzeczywiście my nie jesteśmy sobie w stanie wszystkiego super zbilansować, rzeczywiście teraz jeszcze przy tym szybkim życiu mamy sporo niedoborów, szczególnie kobiety, my mamy sporo niedoborów, więc mądra suplementacja rzeczywiście tak. Suplementacja nie w postaci takich kombosów, jak nieraz się spotykam, że wiesz, preparaty multiwitaminowe, a mało kto wie, że cynk z selenem się wyklucza, albo kurczę, no nie wiem, nie możesz jeść witaminy B12 z czymś tam, albo jesz witaminę B12 w formie, która nie jest metylowana, czyli tak naprawdę się nie przyswaja. Też ludzie o tym nie wiedzą i też, Jezu, no chyba taki obóz warto byłoby, kurczę, zorganizować, żeby trochę sobie o tym pogadać, bo wydajemy pieniądze bez sensu. My jesteśmy naprawdę królem, jeżeli chodzi o najnowszy raport NIK-u o suplementację, ale niestety suplementację bezsensowną. Taka suplementacja, która, tak jak mówiłam w kontekście neuroprzekaźników, na przykład jesteś na diecie wegańskiej, więc nie możesz sobie jeść tych źródeł, o których mówiłam, tyrozyny czy fenyloalaniny, ale jest NALT, N-acetylotyrozyna, jest w postaci suplementu. Jest to coś, co możesz sobie jakby dostarczyć dla organizmu, jeżeli rzeczywiście zmagasz się z tymi mniejszymi poziomami dopaminy. I ja zawsze będę zwolennikiem suplementacji i adaptogenów to już w ogóle, niż sięgnięcia po preparat farmaceutyczny, po lek. Bo lek, taki jak na przykład na wychwyt zwrotny serotoniny, czy inhibitory mało takiego enzymu, który rozkłada serotoninę, to już jest lekarstwo. Jakby, wiesz, nie chcę teraz zabrzmieć jak szaman, ale organizm się do tego przyzwyczaja. Ciężko jest tak, że jest ten syndrom po odstawieniu. Mhm. Po odstawieniu tych leków, które są już niejako psychotropami, my to czujemy. Jeżeli my się suplementujemy po prostu co jakiś czas lub tak jak najlepiej byłoby jeść mądrze, ale jeżeli się suplementujemy elementami, które mogą wspomóc nam to neuroprzekaźnictwo, to zawsze to będzie lepsze niż, wiesz, niż sięganie po leki. Poza tym, no, jeśli jeszcze chodzi o suplementację, no to, no mówię, wiesz, dobierzmy to dla siebie. Jeżeli chcemy suplementować witaminę D i spotykam się z osobami, które suplementują 8000 jednostek. Jezu, to jest bardzo dużo i jakby okej, my leżymy w takiej szerokości geograficznej i uważam, że suplementacja witaminy D jest potrzebna, nie jest szkodliwa, jest szereg korzyści, tylko najpierw oznacz sobie poziom 25 OHD3, czyli tego głównego metabolitu przed, zacznij łykać i oznacz sobie po, róbmy po prostu to z głową. Na pewno bym nie demonizowała, uważam, że suplementacja, szczególnie jeszcze pewnych związków, które trudno jest nam z pożywieniem dostarczyć, bo na przykład nie wchłania się to kompletnie, to jak najbardziej tak. Bo pytałam się Ciebie o suplementy, dlatego że ja w ogóle nie jestem przekonana do tego tematu, po pierwsze dlatego, że lubię wierzyć w to, że wszystko, co jest nam potrzebne, znajduje się w tym, co jesz. Tak, to jest tak, w tym, co jemy i że matka natura to dla nas ma, o to mi chodziło. Z drugiej strony jestem też świadoma tego, że brokuł w dzisiejszych czasach nie daje nam w ogóle tych składników, co ileś tam lat temu, bo mamy już tak zdegenerowaną ziemię. Ale kiełki. Tak, kiełki jest lepsze niż i niegotowany brokuł, a na parze i kiełki jeszcze tak, ale tak, to już nie będzie to samo. No właśnie, i teraz pamiętaj o tym wszystkim przy każdym produkcie, nie? Ja chyba napiszę jakiegoś e-booka. Tak, powinnaś, dlatego że ja sama jakby jestem w tym świecie i to mnie interesuje, a i tak nie ogarniam. A pomyśl o osobach, które na przykład nie do końca aż tak bardzo się interesują jedzeniem, są znacznie bardziej zajęci innymi rzeczami, a i tak chcieliby mniej więcej być na bieżąco i wiedzieć, co w ogóle wkładają do buzi. W każdym razie problem jest taki, że ja bym bardzo chciała suplementować rozważnie też w przypadku bycia weganką, ale mało, żeby nie powiedzieć, nie ma produktów, które spełniałyby moje oczekiwania. Dowiaduję się, że bardzo wiele suplementów w ogóle właśnie się nie wchłania, tak jak mówisz, to, że ktoś i to mnie od razu... To jest przerażające. Otwiera mi się nóż w kieszeni, że to jest na rynku, to jest opakowane jako witamina XYZ, po czym dowiaduje się, że w ogóle ja jej nie dostarczam, ale się nie przyswaja. Tak tylko Ci przerwę, bo może ważne jest to dla naszych słuchaczy, dla słuchaczek w zasadzie, ale przypadek kwasu foliowego, na przykład kwas foliowy, nie wiem, już nie chcę mówić marek, ale kwas foliowy niemetylowany, czyli taka forma, najlepiej byłoby, żeby to było 5 M... Już nie chcę tutaj mutacji pomylić, nieważne. Jest w naszym organizmie mutacja MTHFR, która występuje dosyć często i powoduje, że my nie metabolizujemy w ogóle tego kwasu foliowego. I okazuje się, że coraz częściej w populacji ten alel zmieniony występuje i w ogóle już samo przyjmowanie kwasu foliowego niemetylowanego może się odkładać w naszym organizmie, bo często kobiety w ciąży go przyjmują dla dobra dziecka, dla rozwoju cewy nerwowej, rzeczywiście zarodek wtedy rozwija się lepiej, ale okazuje się, że jest to po pierwsze, bez sensu często w ogóle to nie działa, po drugie, możemy sobie zrobić jeszcze krzywdę, jeżeli mamy tą
dosyć naprawdę często występującą w populacji mutację. I mało kto wie, nawet jak szłam, tworzyłam, wcześniej pracowałam w takim projekcie, gdy tworzyłam suplement Tyroset, akurat to mogę powiedzieć, że to było moje dziecko. I bardzo starałam się, żeby te wszystkie formy, które tam są, żeby były tak rzeczywiście przyswajalne, wiesz, korzystne, biodostępne. To wyobraź sobie, że nawet rozmawiając z paniami w aptece, większość z nich nie miała pojęcia, że jaki metylowany kwas foliowy. Mówię, no metylowany, no bo musi być, mieć zmienioną tą strukturę, bo po prostu nie wchłania się, nie przyswaja się dobrze, występuje szereg problemów w organizmie, jeżeli mamy wspomnianą mutację, więc i zobacz, jak często tak naprawdę kwas foliowy jest brany. A co dopiero, kiedy my mówimy o jakiejś bardziej, wiesz, wysublimowanej suplementacji, więc no zgadzam się z tym, co mówisz, że istnieje taka obawa przez tym, co... Tak, jeszcze abstrahując od tego, co na przykład dla mnie zrobiło się teraz ważne, to jest to, jak w smutny sposób te rzeczy są opakowane i też wiem, że idziemy w takim kierunku, że fajnie mieć wszystko to go i w ogóle saszetki, tak, tak. Znaczy, ale właśnie jak słyszę o suplementach, które są saszetkowane i w ogóle więcej produktów, które są pakowane w jak najmniejsze dawki, to mnie denerwuje, a jak już myślę, że znalazłam całkiem spoko suplement, to właśnie jest całkowicie opakowany w plastiku i brakuje mi takiego produktu, żebym mogła powiedzieć, o, to jest spoko, ja to kupuję i ja to wspieram i to jest świetny produkt. No właśnie, 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 właśnie. I też coś tutaj zaczęłam teraz, żeby to nie było dezlokowanie produktu, nie? Ale... O, chciałabym. Wiesz co, też problem jest z tym, że my wierzymy w to, że coś jest tam napisane nam na opakowaniu, że coś tam się wchłania, nie wchłania, jest jakaś tam ilość jednostek i to łykamy. I rzeczywiście, okej, okay, no pewne rozwiązania na rynku farmaceutycznym, technologicznym na to nam pozwalają, ale właśnie teraz udało mi się i się bardzo z tego cieszę, bo i jako biochemik, i jako człowiek właśnie z takim, wiesz, propagujący zdrowy styl życia, gdzie sama się suplementuję, mam okazję brać udział w projekcie, gdzie tak naprawdę jestem kierownikiem R&D, jak to się dumnie mówi, badań i rozwoju i chcemy wyjść z czymś fajnym na polski rynek, czego do tej pory nie ma. Przede wszystkim czymś, co będzie zawieszone w wodzie, będzie super biodostępne dla organizmu, bo ta jakby cała opatentowana struktura na to pozwoli. Chcemy, żeby to były produkty wegańskie, żeby to były produkty, jest to ważne dla ludzi, bezglutenowe, bezlaktozowe, bez cukru, czyli żeby były jakby najbardziej minimalistyczne w składzie, jak się da, a przy tym jak najbardziej biodostępne dla organizmu. Prawdopodobnie tak nasze tutaj przesłanki wskazują i jakby już te produkty działają w Szwajcarii, nawet dostały taką nagrodę patentową Pharma Award w zeszłym roku. Biodostępność tych produktów to jest 80-90%, więc jakby niedługo się chciałabym bardzo i z tym się, myślę, ujawnię. I jakby ja szczerze uważam, że jest to mądra suplementacja. Jeżeli potrzebujesz tego, chcesz tego spróbować i jeszcze chcemy celować w produkty, które rzeczywiście będą trudne do uzyskania z pożywieniem w takiej ilości, to myślę, że z czymś fajnym może niedługo będę mogła... I będą zapakowane w szkło. Tak, i będą zapakowane w szkło, będą tak pipetkę i chodzi o to, żeby też no... Wiesz, jeżeli coś już łykasz, to niech to zadziała. Wydajesz na to pieniądze, my naprawdę wydajemy no, kosmiczne pieniądze na to, to żeby rzeczywiście to działało i jeżeli jeszcze ja ufam, bo mówię tutaj szwajcarska technologia, szwajcarskie grupy naukowe z nami działają, więc myślę, że coś fajnego niedługo się pojawi na rynku, także stay tuned. Tak, może już się pojawiło. Może już się pojawiło, tak, w opisie. Natomiast na koniec powiedz mi, gdzie Ciebie można znaleźć, jak się można z Tobą skontaktować, nad czym na co dzień pracujesz? Tak, pracuję, Karola, nad czym nie pracuję zresztą, nad czym, gdzie mnie można znaleźć? No tak, teraz nie, myślę, że nie wiem, kiedy się nasz podcast ukaże, ale za moja... kilka tygodni. Tak, moja stronka www.joannapodgorska.com, teraz już Podgórska, bo jeszcze niedawno byłam Wojsiat, więc tak, tam będzie moja strona, której trochę będę chciała pisać, propagować jakoś tą wiedzę. Jeśli się pojawią jakieś podcasty, działania, to na pewno będę chciała tam linkować jakieś tam współprace i na pewno słowo o moich produktach. No i generalnie tak, działam tam, oprócz tego no, jestem takim freelancerem, wiesz, działam, propaguję naukę, prowadzę jakieś wykłady, szkolenia, jeśli ktoś chce pogadać o rzeczach, które jakby są moim życiem troszkę i zawodowym i hobby, to działam. Oprócz tego działam jeszcze w Craft Magazine, takim moim biznesie rodzinnym mego męża. I cóż, no na Instagramie też można mnie znaleźć, więc jak ktoś tam chce, chociaż nie, w sumie taka bardziej ta moja prywata, ale myślę, że też czasem przemykam. Podrzucam jakieś tam książki, lifehacki, ale jakoś tak staram się robić, kiedy mi się zachce. Czasem wrzucę zdjęcie roweru, czasem wrzucę zdjęcie, nie wiem, kapusty kiszonej. Więc tak, ale jakoś tak bardzo social mediowa nie jestem, chociaż wiem i dużo ludzi daje mi taki sygnał, że może warto
wyjść z czymś do ludzi, bo rzeczywiście ja myślę, mój, tak. mój Maciek, który jest fotografem, jak ja mu mówię o tych glukoneogenezach i o tym świetle, to on już nie może, więc chętnie jakąś audiencję sobie czujesz, że potrzebujesz tak, dać opust tak, temu tak, gdzieś czuję, indziej. Tak, dokładnie. No słuchaj, ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę i trzymam za ciebie kciuki. Wierzę, że ten projekt absolutnie podbije polski rynek, jestem waszym pierwszym klientem i że twoja strona i twoja działalność w popularyzowaniu tej nauki, a raczej odczarowywaniu tych mitów naukowych i pokazywaniu, że jest to dostępne dla wszystkich, że to wszystko Ci się uda, także bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Oczywiście u dołu macie wszelkie odnośniki do tych ciekawych zagadnień, badań czy książek, o których rozmawiałyśmy z Asią. Przypominam, że mojego podcastu możecie wysłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i ukazuje się on w każdy poniedziałek o godzinie 7 na dobry początek tygodnia. Jeżeli słuchacie mojego podcastu na iTunesie, to bardzo, bardzo proszę Was, abyście wystawili mu opinię. Można tam dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek oraz napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest częściej polecany, promowany, także możecie dzielić się, mam nadzieję, tą wartościową wiedzą z innymi. W przypadku Spotify'a tam możecie dodać podcast do obserwowanych. Oczywiście na YouTubie możecie zasubskrybować mój kanał i dać odcinkowi symboliczną łapkę w górę. Też odsyłam Was do mojego Instagrama podcastowego Karolina Sobańska Podcast oraz do mojego ogólnego, głównego Instagrama Karolina Sobańska. Dużo tam udostępniam Waszych stories, Waszych screenshotów, ale też rozmawiam z Wami na temat odcinków, zadajecie pytania moim gościom i zdradzam, kto w ogóle pojawi się w programie. Także koniec tych ogłoszeń parafialnych. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!